Więc dzień dobry, witam jeszcze raz wszystkich obecnych na naszym webinarze. Minęła godzina 10. Startujemy z naszą prezentacją dotyczącą procesu umorzeń subwencji w ramach tarczy finansowej PFR 1.0. Ja nazywam się Wojtek Widenka. Razem ze mną jest Mateusz Swarli, który poprowadzi prezentację w części dotyczącej aspektów księgowych i aspektów podatkowych, jak również Daniel Wiliński i Michał Mroz, którzy poprowadzą tą część dotyczącą aspektów technicznych, czyli w jaki sposób obsłużyć proces umorzeń subwencji w naszych systemach. Zachęcamy Państwa do zadawania pytań na naszym czacie. Po prezentacji postaramy się na jak najwięcej z nich odpowiedzieć. W międzyczasie też chciałem poinformować, że jeżeli chodzi o prezentację, to dostanie do Państwa przesłana od razu po zakończeniu naszego webinaru. Link Państwo otrzymają na mailach, na których Państwo się rejestrowali do tego webinaru. Mieliśmy sygnały, że do niektórych osób nie dotarły po poprzednich naszych webinarach. Polecamy sprawdzenie zakładki spam, czy też folderu spam na poczcie, dlatego że niekiedy tam trafiają te linki z tymi prezentacjami. Również na naszym kanale YouTube będzie dostępne całe nagranie z naszego dzisiejszego webinaru. W ciągu kilku dni powinno się pojawić na kanale ING na YouTubie, więc też zachęcam do przejrzenia. Nasza prezentacja, nasz webinar jest przygotowany w oparciu o regulamin tarczy finansowej. Również najczęściej zadawane pytania, które można znaleźć na stronie PFR-u oraz własne doświadczenia, które się pojawiły w ostatnim czasie. Nasz poprzedni webinar dotyczący tego samego tematu kilka tygodni temu cieszył się dużym powodzeniem. W międzyczasie rozpoczął się już ten proces umorzeń subwencji w praktyce, więc mamy kilka doświadczeń, na którymi też się podzielimy. W międzyczasie cała nasza agenda dzisiaj będzie dotyczyła ogólnych warunków zwrotu, rozliczeń tarczy, konkretów dla mikroprzedsiębiorców, dla małych i średnich przedsiębiorstw, tego, jak będzie wyglądała spłata subwencji, aspektów księgowych i podatkowych związanych z tymi elementami i również później przejdziemy do tej części technicznej, czyli w jaki sposób nasz wniosek w moim ING, w ING biznesie działa, w jaki sposób nad nim pracować i co później z samym tym, tą spłatą tej nieumorzonej części subwencji. Na końcu, tak jak powiedziałem, będziemy starać się na jak najwięcej pytań, które Państwo będą zadawali w międzyczasie. Mniej więcej przewidujemy na całą część naszego webinaru, to jest około 2 godzin. Myślę, że ta prezentacja potrwa około półtorej godziny. Później będziemy mieli czas na zadawanie pytań. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce. Oddaję głos Mateuszowi. Mateusz. Dziękuję, Wojtku. Mam nadzieję, że mnie słychać. Na początek chcielibyśmy Państwu przypomnieć te ogólne warunki zwrotu subwencji. Troszeczkę powiemy o tym, jak faktycznie ten program w tej pierwszej wersji wyglądał, żeby go przypomnieć. Przypominaliśmy go na poprzednich naszych webinarach, więc ja się nie będę za bardzo skupiał na pewnych aspektach, będę je przechodził dalej, z racji tego, że Państwo możecie te materiały też znaleźć na naszej stronie internetowej. Natomiast skupimy się trochę na takich problemach, które faktycznie Państwa dotyczyły, gdzie te pytania się pojawiały na poprzednich webinariach. Trochę mam nadzieję, że wyjaśnimy odnośnie tych aspektów księgowych, podatkowych, trochę powiemy takich rzeczy, których wcześniej nie było. Natomiast od początku. Ogólne warunki zwrotu subwencji, więc dla przypomnienia, jeżeli chodzi o zwrot subwencji, to w przypadku tych z Państwa, którzy zapisaliście, zlikwidowaliście działalność, jesteście w trakcie restrukturyzacji bądź upadłości, bezwzględnie zwrotowi podlega cała wartość subwencji. Ten z Państwa, którzy nie jesteście na tej liście firm uprawnionych do zwolnienia z całości tej subwencji, będziecie Państwo musieli zwrócić między 25 a 75% subwencji, o ile spełniliście Państwo częściowo kryteria, które były w programie zawarte. My o tych kryteriach za chwilę jeszcze sobie będziemy mówić. Tych z Państwa, którzy spełniliście wszystkie kryteria i nie jesteście na tej liście firm, które są uprawnione do umorzenia w 100% tarczy, ci z Państwa będziecie musieli zwrócić 25%, natomiast to nowum, które się niedawno pojawiło, to jest możliwość zwolnienia praktycznie z spłaty całości tej subwencji. O tym sobie powiemy jeszcze za chwilkę. Więc tak, jeżeli chodzi o całość zwrotu subwencji, to dla przypomnienia w przypadku tych z Państwa, którzy w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji w każdym czasie zaprzestaliście prowadzenie działalności, zawiesiliście tą działalność, otwarliście Państwo likwidację
albo w stosunku do Państwa zostało otwarte postępowanie upadłościowe bądź restrukturyzacyjne, ci z Państwa będziecie musieli zwrócić 100% subwencji. To tak dla przypomnienia. Nowym, które się pojawiło, to jest możliwość starania się o umorzenie 100% subwencji. Mówię tutaj do 100% ze względu na to, że Państwo będziecie mogli we wniosku zaznaczyć, czy możecie już Państwo w zasadzie w wniosku zaznaczyć, że chcecie Państwo jakąś część tej subwencji jednak zwrócić, pomimo tego, że Państwu przysługuje 100% zwrot. Więc teraz tak, wygląda to w ten sposób, że warunki są takie same dla mikro i małych i średnich przedsiębiorstw. Tutaj musieliście Państwo nie zaprzestać prowadzenia działalności. Ten zakres, który Państwo faktycznie wykonujecie, ten, który jest ujawniony w CIDG bądź KRS-ie, na dzień 31 grudnia 2019 roku, będzie obejmował co najmniej jeden z rodzajów działalności sklasyfikowanych zgodnie z PKD, który Państwu pokażemy na kolejnych slajdach, w takich podziałach na konkretne kategorie. Musieliście Państwo odnotować co najmniej 30% spadek przychodów ze sprzedaży i tutaj porównujecie Państwo okres od 1 kwietnia roku 2020 do 31 grudnia 2020 z analogicznym okresem w roku 2019, bądź jeżeli macie Państwo tutaj taką dowolność, możecie Państwo porównać okres od 1 października do 31 grudnia 2020 roku z analogicznym okresem w roku 2019. Ten okres możecie sobie Państwo wybrać. Tam, gdzie Państwo macie większy spadek, możecie Państwo wykazać ten właściwy okres. No i tutaj kolejnym warunkiem jest jeszcze to, że na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiadaliście Państwo, czy Państwo firma nie posiadała statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu artykułu 2 punktu 18 rozporządzenia pomocowego. I te firmy, które spełnią łącznie te warunki, będą zwolnione ze zwrotu aż 100% subwencji. Dla przypomnienia, mikroprzedsiębiorca mógł starać się o taką subwencję w wysokości aż 324 tysięcy złotych, natomiast małe i średnie przedsiębiorstwo mogło starać się o takie dofinansowanie do 3,5 miliona złotych. Teraz pokażemy Państwu działy, które faktycznie, PKD, które są faktycznie uprawnione do zwolnienia aż 100% subwencji. Więc przepraszam. W pierwszym dziale to jest ta produkcja wyrobów związanych z produkcją papieru i tektury, działalność drukarska, działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, introligatorstwo i podobne usługi. W kolejnej kategorii są scharakteryzowane te podmioty, które zajmują się sprzedażą i tutaj mają Państwo i sprzedaż hurtową, i sprzedaż detaliczną, i sprzedaż w wyspecjalizowanych podmiotach, i niewyspecjalizowanych podmiotach, tu jest też sprzedaż na targowiskach. Myślę, że spokojnie znajdziecie Państwo tutaj dokładniejszy opis na stronie PFR-u. Również na tych naszych slajdach i na tej prezentacji, i na tej poprzedniej będziecie Państwo mogli znaleźć swoją kategorię. Tych z Państwa, którzy będą pytać, czy faktycznie te kategorie jeszcze zostaną rozszerzone, czy zostały w ogóle rozszerzone, te kategorie są takie same, jak prezentowaliśmy na ostatnich webinarach, tutaj się nic nie zmieniło, te kategorie nie zostały rozszerzone. Kolejną tutaj jakby grupą to są te firmy, które zajmują się transportem lądowym, pasażerskim, gdzie indziej sklasyfikowanym. Kolejną podgrupą tutaj myśmy podzielili to są hotele i obiekty noclegowe. Później mają Państwo te PKD związane z wyżywieniem, czyli restauracje, inne stałe placówki, są też te ruchome placówki gastronomiczne, przygotowanie, dostarczenie żywności, czyli tak zwany catering, pozostała usługowa działalność gastronomiczna i przygotowanie i podawanie napojów. Później mamy te kategorie związane z działalnością związaną z produkcją filmów, z tą branżą rozrywkową, wszystkim tym, co wiąże się jakby wokół filmów, wokół działalności takiej nagraniowej, telewizyjnej. Tutaj jest działalność związana również z projekcją filmów i w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych. Kolejną grupą stanowią tutaj agencje reklamowe i podmioty zajmujące się działalnością fotograficzną. Później mamy takie biznesy związane z działalnością taką turystyczną, szeroko rozumianą, czyli wypożyczanie dzierżawa sprzętu rekreacyjnego, działalność agencji turystycznych, pośredników turystycznych, organizacji turystyki, pilotów wycieczek w zakresie informacji turystycznej i działalność usługową w zakresie rezerwacji związanej z tymi imprezami. Później mamy działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów.
kolejnym kategorii mamy zgrupowane wszelkie formy nauczania, tak, czyli te formy edukacji sportowej, zajęć sportowych, formy edukacji artystycznej, nauka języków obcych, pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane. Później kolejno znajdziecie Państwo kody PKD związane z działalnością fizjoterapeutyczną oraz paramedyczną. I przechodząc dalej, mamy tutaj działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych, wspomagające takie wystawienia artystyczne, działalność obiektów kulturalnych i działalność muzeów. W kolejnej grupie mają Państwo sklasyfikowane działalność obiektów sportowych, klubów sportowych, działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, działalność związaną ze sportem i działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej. W kolejnych kategoriach znajdziemy działalność wesołych miasteczek, parków rozrywki, działalność pokojów zagadek, działalność rozrywkową i rekreacyjną, gdzie indziej sklasyfikowaną. I na końcu mają Państwo działalność związaną z praniem i czyszczeniem wyrobów włókienniczych i futrzarskich. Są to te podmioty, które zgodnie z wolą ustawodawcy są najbardziej dotknięte tutaj tą pandemią, które w najmniejszym stopniu nie mogły działać albo działały w bardzo, bardzo ograniczonym stopniu, gdzie te ich przychody były bardzo mocno, o wiele, wiele niższe niż w poprzednich okresach, kiedy pandemii nie było. Dlatego też tutaj ustawodawca zdecydował się na zakwalifikowanie tych branż do umorzenia 100%. Teraz powiedzmy sobie trochę o samym wniosku czy procedurze składania tego oświadczenia. Więc jeżeli chodzi o oświadczenie o rozliczeniu, to one może zostać złożone w imieniu beneficjenta. To oświadczenie składamy jednoosobowo, składa je osoba, która posiada dostęp do bankowości elektronicznej, tam gdzie faktycznie ten rachunek subwencji jest rozliczany, czyli w tym banku za pośrednictwem, którego Państwo o to dofinansowanie się staraliście. Treść oświadczenia o rozliczeniu będzie weryfikowana przez bank pod kątem jego kompletności, wstępnej zgodności z warunkami, przy czym złożenie takiego oświadczenia nie jest możliwe do czasu ewentualnego poprawienia tych błędów, które zostaną na tym etapie przez bank wyłapane i po poprawnym wprowadzeniu danych w udostępnionym formularzu w bankowości elektronicznej zostanie wygenerowany projekt oświadczenia o rozliczeniu. Część z Państwa już takie oświadczenie otrzymała w bankowości elektronicznej, część z Państwa już je wypełniła i pewnie zdążyła je złożyć. Natomiast dla tych z Państwa, którzy faktycznie jeszcze są przed tym krokiem, Daniel pokaże za chwilę, jak faktycznie to powinno wyglądać, jak złożyć ten wniosek prawidłowo. Oświadczenie o rozliczeniu, ono musi zostać podpisane w bankowości elektronicznej, w tym banku, za pomocą którego Państwo wnioskowaliście o tam pomoc. I on jest podpisywany za pomocą tych narzędzi przekazywanych przez sam bank. Takie oświadczenie jest przekazywane w kolejności do PFR-u, oczywiście po poprawieniu tych błędów, które się w wniosku będą pojawiać. I tutaj PFR będzie je rozpatrywał. On będzie rozpatrywał je zgodnie z procedurą, on zweryfikuje wszelkie te dane, które są w tym wniosku przez Państwa zawarte i on będzie weryfikował te dane w oparciu o dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej, czyli urzędów skarbowych, do której Państwo składacie deklaracje VAT-owskie, czy w tej chwili pliki JPK VAT. Część z Państwa oczywiście nie będzie tego oświadczenia składać, to tylko takie przypomnienie, że oświadczenie o tym rozliczeniu nie jest składane przez beneficjentów, którzy dokonali spłaty subwencji, czyli jeżeli Państwo w całości przed nadejściem terminu do złożenia tego oświadczenia dokonaliście spłaty subwencji finansowej, tutaj umowa subwencji wygasła, więc nie będziecie Państwo składać takiego oświadczenia. Nie składają takiego oświadczenia również te osoby czy te firmy, które nie posiadają aktywnej relacji z bankiem, za pomocą z którego tą umowę zawarłem. I tutaj, jeżeli Państwo nie macie tej relacji z bankiem, to możecie Państwo ją spróbować nawiązać na co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem tego biegu terminu na złożenie oświadczenia. Tutaj też nie będą składać tego oświadczenia te firmy, co do których PFR wystosował wezwanie do zwrotu subwencji, czyli nie spełnił jakiegoś obowiązku. Tutaj będziecie Państwo musieli faktycznie wyjaśnić tę sprawę z PFR-em, ale nie będziecie Państwo składać tego oświadczenia. Rozliczenie tarczy finansowej dla mikroprzedsiębiorców w wersji 1.0, tutaj tylko takie krótkie przypomnienie. Jeżeli chodzi o zwrot subwencji dla mikroprzedsiębiorców, to oczywiście tych z Państwa, których nie dotyczy to 100% umorzenie, tych z Państwa, którzy nie znajdujecie się
na tej liście tych podmiotów uprawnionych do 100% umorzenia tej pomocy. Dla tych z Państwa będziecie musieli spełnić dodatkowe obowiązki. Więc pierwszym oczywiście jest to, że Państwa firma nadal kontynuuje działalność, nie została zawieszona, została zamknięta. Za to mają Państwo 25% tej subwencji. Natomiast dla tych z Państwa, którzy faktycznie jesteście mikroprzedsiębiorstwami, tutaj jest dodatkowym warunkiem było to, oprócz samego prowadzenia czy kontynuowania prowadzenia biznesu, jest też utrzymanie średniej ilości osób zatrudnionych w okresie tych pełnych 12 miesięcy kalendarzowych, w okresie tych 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku. I teraz tak, jeżeli Państwo utrzymacie 100% zatrudnienia, to w tym momencie dalszemu zwrotowi podlega 0%, tak? Czyli zatrzymają Państwo 75% tej subwencji, a w przypadku tych z Państwa, którzy musieliście zredukować zatrudnienie w swojej firmie w przedziale od 50% do 100%, tym z Państwa będziecie musieli zwrócić od 0 do 50% subwencji proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia. Tak? Tutaj zwracam uwagę, że ta skala redukcji zatrudnienia to jest okres średni przez 12 miesięcy. Widzieliśmy, że bardzo wiele pytań budzi tutaj ten temat, więc ja postaram się na kolejnych slajdach Państwu pokazać, jak faktycznie wyliczyć tą skalę redukcji zatrudnienia. Ten wzór nie jest jakoś specjalnie skomplikowany, natomiast myślę, że to Państwu też nieco wyjaśni. Więc teraz tak, ustalenie średniej liczby pracowników w okresie 12 miesięcy wygląda w ten sposób, że bierzecie Państwo tutaj tą liczbę pracowników na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego, sumujecie Państwo te 12 miesięcy i dzielicie przez 12. W tej kalkulacji nie będziecie Państwo uwzględniać tych pracowników, którzy przebywają na urlopach bezpłatnych przez pełen miesiąc kalendarzowy. Jeżeli ktoś przebywał przez część miesiąca, ta osoba będzie uwzględniana. Myślę, że to ten wzór bardzo Państwu rozjaśni temat i pozwoli na to, żeby właściwie wyliczyć tą ilość osób, które było Państwa średnio zatrudnione. Jak obliczacie etaty? Osoba, przede wszystkim są to osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, czyli to są to osoby na umowie o pracę zwykle oraz osoby te współpracujące niezależnie od formy prawnej, czyli to są jakieś umowy, na przykład zlecenia. I teraz tak, jeżeli chodzi o umowy pracy, to tutaj przeliczamy zawsze na pełen etat wymiaru czasu pracy i ta osoba zatrudniona na umowie o pracę, ona będzie zgłoszona do ubezpieczeń społecznych na ostatni dzień każdego z tych 12 miesięcy. Jeżeli jest zgłoszona z kodami 110, 111, 125 bądź 126 na ostatni dzień każdego miesiąca, to Państwo wykazujecie ją jako osoba zatrudniona, doliczacie ją Państwo sobie tutaj do liczby osób zatrudnionych. Jako jeden etat będziecie Państwo wykazywać również osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, te zgłoszone do ubezpieczeń z kodami 1240 i 1211. Myślę, że tutaj Państwa kadrowi będą wiedzieli, o co chodzi, natomiast ci z Państwa, którzy samodzielnie rozliczacie sobie te tematy kadrowo-płacowe, myślę, że te kody są Państwu dobrze znane. Jeżeli chodzi o te osoby współpracujące, niezależnie od formy prowadzonej działalności, to tutaj jako jeden etat rozliczamy umowę zlecenia, tak? I ta umowa zlecenia musi być zgłoszona do ubezpieczeń społecznych na ostatni dzień każdego miesiąca rozliczonego. Tutaj mają Państwo kody 411, 417, 426, 428, 200, 2241, 2242, 511, 545, bądź też są to pracownicy młodociani zgłoszani na kodzie 120 i jeżeli te osoby mają wpisany wymiar czasu pracy, to tutaj przeliczamy tę osobę zgodnie z tym wymiarem czasu pracy, natomiast jeżeli ta osoba nie ma wymiaru czasu pracy wpisanego, to w tym momencie będzie liczona u Państwa jako jeden pełny etat, tak jak w przypadku osoby na zlecenie. I teraz tak, rozliczenie tarczy finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw, tej wersji 1.0, tutaj też przypomnimy sobie, tutaj te warunki wyglądały nieco inaczej. Tutaj dla tych z Państwa, którzy dalej prowadzą swój biznes w sposób niezmieniony, nie zawiesiliście Państwa tej działalności, nie zostało w stosunku do Państwa prowadzone jakieś postępowanie upadłościowe, czy jakieś inne postępowanie, które jakby dąży do tego, żeby ten biznes był zamknięty, to w tym momencie możecie Państwo zatrzymać 25% tej subwencji.
Zwrotowi kolejnemu nie będzie podlegać 25% tej subwencji, czyli będziecie Państwo mogli kolejne 25% tej subwencji zatrzymać, o ile Państwo wykażecie stratę na sprzedaży. Tą stratę na sprzedaży liczymy w okresie tych 12 miesięcy od pierwszego miesiąca, w którym przedsiębiorca odnotował stratę po 1 lutego lub od miesiąca, w którym została udzielona subwencja. Tutaj mogą Państwo sobie wybrać ten termin albo od 1 lutego 2020 przez pełne 12 miesięcy, czyli tak de facto jest to marzec, bo to jest po 1 lutego, to już Państwo wspominaliśmy na poprzednich webinarach. Natomiast jeżeli Państwo dostaliście subwencję w maju, to możecie na przykład ją wyliczyć od miesiąca maja do przez kolejnych 12 pełnych miesięcy. I teraz tak, w zależności od prowadzonej przez Państwa działalności, tą stratę rozumiemy nieco inaczej. Czyli dla firm prowadzących pełną rachunkowość jest to wskazana strata w rachunku zysku i strat. Jest to strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw, odpisów lub wyników w przeszacowaniu lub sprzedaży aktywów. Ja Państwu za chwilę jeszcze pokażę, bo tutaj to pytanie było bardzo kontrowersyjne, czy ten temat był bardzo kontrowersyjny. Myślę, że za chwilę Państwu w jakiś taki prosty sposób postaram się wyjaśnić, w jaki sposób liczyć tą stratę na sprzedaży, jak łatwo do niej sobie dojść, bo tych pytań na poprzednich webinariach było sporo. Dla tych z Państwa, którzy rozliczacie się na podstawie księgi przychodów i rozchodów, jest to ta strata w kwocie wykazanej stratę, tak? Czyli to, co wynika Państwu z książki przychodów i rozchodów. Natomiast tych z Państwa, którzy jesteście na karcie podatkowej bądź ryczałcie, tą stratę na sprzedaży obliczamy jako skumulowany spadek przychodów. I teraz tak, dla tych z Państwa, którzy jesteście małym, średnim bądź średnim przedsiębiorstwem i rozliczacie się za pomocą pełnych ksiąg rachunkowych, ta strata gotówkowa, ona nie jest trudna do wyliczenia, tak? Bierzecie Państwo rachunek zysków i strat, bierzemy sobie tutaj wartość z pozycji zysk, strata ze sprzedaży. Dla tych z Państwa, które macie rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, jest to pozycja F w tym rachunku zysków i strat, natomiast ci z Państwa, którzy rozliczacie się w wariancie porównawczym, jest to pozycja C tego rachunku zysków i strat. Tutaj posługuję się tymi pozycjami, bo jest to zgodne z ustawą rachunkowości, tak, z załącznikiem, który wskazuje, jak te rachunki zysków i strat powinny wyglądać. Tam możecie Państwo te rachunki zysków i strat też znaleźć, bądź skonsultować to z księgową, czy też z księgowym. I tą wartość pomniejszamy o koszty amortyzacji. Te koszty amortyzacji są nieco poniżej ujęte. Jest to ta amortyzacja bilansowa, która jest wskazana w rachunku zysków i strat. Ona jest nieco poniżej tej pozycji F czy tej pozycji C i tam Państwo znajdziecie sobie tą amortyzację. Pozostała kwota do zwrotu poza stratą gotówkową na sprzedaży. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw to 25% możemy zatrzymać, jeśli utrzymamy 100% zatrudnienia, tak? Jeżeli ta skala redukcji zatrudnienia u Państwa będzie w przedziale od 50 do 100%, to zwrotowi będzie podlegać od 0 do 25%. Natomiast jeżeli skala redukcji zatrudnienia będzie wyższa, czyli nie utrzymacie Państwo 50% załogi, ta skala redukcji będzie większa niż 50%, to zwrotowi będzie podlegać 25% subwencji dodatkowo. To skalę redukcji zatrudnienia, w sposób, jak to wyliczyć, on jest analogiczny do tych mikro przedsiębiorstw, więc tutaj specjalnie nie będę tego omawiał i tutaj tylko, że dla przypomnienia, że tą ilość pracowników należało otrzymać w okresie 12 pełnych miesięcy od końca miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku w stosunku do tego średniego zatrudnienia w roku 2019. Tutaj taka infografika, żebyście Państwo mogli sobie dobrze uzmysłowić, ile procent tej subwencji będzie podlegało zwrotowi. Więc w przypadku tych z Państwa, którzy jesteście mikro bądź małym i średnim przedsiębiorstwem, samo dalsze prowadzenie tej działalności, nie zawieszenie tej działalności, nie likwidowanie tej działalności spowoduje to, że możecie Państwo zatrzymać 25% tej subwencji. Natomiast w przypadku skali redukcji zatrudnienia, tych z Państwa, dla których jesteście mikropodmiotem, tam możemy zatrzymać do 50% tej subwencji, jeżeli zatrzymamy zatrudnienie. Natomiast w przypadku tych małych i średnich podmiotów, tam skala redukcji zatrudnienia wpływa w 25% na zwrot subwencji. Różnicą między mikro i małym średnim przedsiębiorstwem jest strata gotówkowa na sprzedaży. W mikropodmiocie nie mamy straty gotówkowej na sprzedaży, natomiast tych z Państwa, którzy jesteście małym bądź średnim podmiotem, tam mamy warunek tej straty gotówkowej na sprzedaży. Jeżeli faktycznie ta strata u Państwa wystąpi, to będziecie Państwo mogli zatrzymać do 25%
tej subwencji. Natomiast w pierwotnym założeniu było tak, że faktycznie musieliście Państwo bezwzględnie zawsze zwracać 25% tej subwencji, taki był pierwotny warunek. Natomiast ci z Państwa, którzy posiadają te wybrane PKD, które prezentowaliśmy wcześniej, bądź też na naszych wcześniejszych webinariach, ci z Państwa mogą starać się o umorzenie 100% tej subwencji, czy otrzymają umorzenie 100% tej subwencji, natomiast nie będą musiały spełniać tych pozostałych warunków, jak strata gotówkowa na sprzedaży, czy skala redukcji zatrudnienia. Tutaj wystarczy mieć ten kod PKD. Sama spłata subwencji finansowej, tutaj chciałbym Państwu powiedzieć trochę o tej spłacie subwencji finansowej. Spłata rozpoczyna się po upływie 13 miesięcy kalendarzowych, począwszy od pierwszego dnia pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata subwencji, czyli w tym 13 miesiącu. Ten harmonogram spłaty, on jest sporządzony przez bank, on jest sporządzany na podstawie decyzji PFR-u, która określa kwotę. Ta spłata jest w 24 równych ratach miesięcznych. Tym dniem spłaty jest zawsze 25 dzień każdego miesiąca kalendarzowego. Musicie Państwo na ten moment zabezpieczyć środki, którymi będziecie Państwo tą ratę spłacać. Jeżeli Państwo nie zabezpieczycie tych środków, to za opóźnienie w spłacie tych rat będą naliczone Państwu odsetki. Te odsetki są odsetkami ustawowymi i o tych odsetkach będzie informował Państwa bank. Teraz tak, możecie Państwo też wcześniej spłacić tą subwencję, możecie Państwo nadpłacać tą subwencję. Możecie Państwo złożyć w banku taką dyspozycję częściowej bądź całkowitej nadpłaty tej subwencji. I teraz tak, jeżeli chodzi o tą całkowitą bądź częściową spłatę subwencji, to warunki są dość podobne. Musicie Państwo w terminie nie krótszym niż miesiąc przed planowaną nadpłatą złożyć taką informację do banku. Jeżeli chodzi o nadpłatę, to ona musi odbijać co najmniej dwukrotność raty, tak? Czyli jeżeli Państwa rata wynosi aktualnie na przykład 1000 zł, to musicie Państwo spłacić co najmniej dwukrotność, czyli 2000 zł. I tutaj Państwo wskazujecie, w jaki sposób ta nadpłata ma być rozliczona, tak? Czyli czy faktycznie jest to skrócenie okresu spłaty o 1 miesiąc, czyli spłacacie Państwo 2 miesiące i wtedy nie będziecie Państwo spłacać przez kolejne 23 miesiące tych rat, tak? Tylko będziecie Państwo spłacać przez 22 miesiące, tak? Bo nadpłaciliśmy 2 miesiące, będziemy spłacać przez tylko 22 miesiące, bądź też taką informację, czy faktycznie ma to wpłynąć na wysokość pozostałych rat, czyli rat dalej będzie do końca jeszcze na przykład 23, czy tyle, ile Państwu pozostało, natomiast sama wysokość raty się zmniejsza. Tutaj musicie Państwo taką dyspozycję zawsze złożyć. Jeżeli Państwo takiej dyspozycji nie złożycie, to te nadpłacone środki, one nie będą podlegać automatycznemu zwrotowi na Państwa te konto główne. One będą zaliczane na poczet tej całkowitej lub częściowej spłaty i one zostaną rozliczone w kolejnych ratach. Czyli jeżeli Państwo sobie nadpłacicie na przykład 1000 na kolejną ratę i nie dacie Państwo banku dyspozycji, to te pieniądze zostaną pociągnięte przez bank w kolejnym miesiącu. Umorzenie subwencji, aspekty księgowe i podatkowe. Tutaj troszeczkę mówiliśmy już na ten temat przy poprzednich webinariach, natomiast tutaj te tematy wydają się być trochę inną optykę już mam na te aspekty podatkowe. Tutaj na chwilę obecną ta umorzona część subwencji będzie przychodem podatkowym, tak? I tak to wygląda. Natomiast tutaj faktycznie z aktualizacji programu konwergencji, którą Polska wysłała do Unii Europejskiej, wynika, że rząd polski przewiduje zwolnienie w ogóle tej części umorzonej subwencji z podatku dochodowego PIT czy też CIT. Natomiast zakładamy tutaj, że faktycznie możliwe będzie takie zwolnienie, tak? Czy bardzo wiele wskazuje w tej chwili na to, że faktycznie będzie możliwe zwolnienie tej umorzonej części subwencji i też, że faktycznie te koszty, które u Państwa były kosztami podatkowymi, one będą mogły być zatrzymane, tak? Część z Państwa pewnie sfinansowała z tej subwencji wynagrodzenia, część zakupiła Państwo jakieś maszyny, więc tak, nie chcemy tutaj jakby rozbudzać nadmiernych nadziei, natomiast wszystko jakby wskazuje na to, że najprawdopodobniej te koszty, które Państwo macie w kosztach księgowości, one będą kosztami podatkowymi, natomiast możliwe, że faktycznie ta umorzona część zostanie faktycznie objęta zwolnieniem z podatku. Natomiast na razie jakby tutaj są tylko takie przesłanki, że do Unii Europejskiej przesłaliśmy taką informację, że faktycznie
będziemy chcieli zwolnić to pod kątem podatkowym. Tutaj część ekspertów przewiduje, że możliwe, że będzie to tak samo zwolnione jak mikropożyczka, czyli generalnie nie będzie to umorzenie podatkowe, natomiast same wydatki będą kosztem podatkowym. Natomiast tutaj jeszcze nadal czekamy na decyzję Ministerstwa Finansów. Zaznaczam tutaj, że na razie to jest jakby przesłane do Unii Europejskiej projekt, że faktycznie tak będziemy chcieli podejść do tego tematu podatkowo. Natomiast nie ma tutaj jeszcze jakby decyzji, nie ma tutaj umocowania tego w przepisach. Czekamy tutaj tak de facto na przepisy. Możliwe, że w tych przepisach covidowych będzie taka informacja, że zostanie to zwolnione, więc ja tutaj tego slajdu nie omawiam. Jeżeli Państwo chcecie, możecie Państwo wrócić do naszego poprzedniego webinaru, jaki to będzie miał skutki podatkowe. Natomiast myślę, że tutaj za chwilę czeka nas takie pozytywne raczej rozstrzygnięcie, że ta umorzona część będzie faktycznie niepodatkowa. Teraz aspekty księgowe tego umorzenia. Tutaj jeżeli chodzi o tych z Państwa, którzy prowadzicie pełną księgowość, to w przypadku tutaj z tego slajdu, na którym się posługujemy, to tutaj posługujemy się rekomendacjami Komitetu Standardów Rachunkowości wydanymi w grudniu roku 2020 roku, więc w przypadku przeznaczenia tej subwencji na bieżące koszty będziecie Państwo tutaj rozliczać tę subwencję jako po stronie winien pozostałe rozrachunki, po stronie ma jako pozostałe przychody operacyjne związane z otrzymaniem tej subwencji. Jeżeli Państwo będziecie zakupować środek trwały, to faktycznie on będzie rozliczany przez dłuższy czas, więc tutaj część tej subwencji będzie rozliczana na przychody międzyokresowe, na rozliczenie międzyokresowych przychodów i razem z amortyzacją będzie nam się tutaj rozliczać, czyli będziecie mieli Państwo amortyzację wykazaną jako koszt podatkowy i tą część subwencji przypadającą na zakup tego środka trwałego będzie rozliczana jako przychód podatkowy bądź też niepodatkowy, jeżeli faktycznie, tak jak mówiliśmy sobie wcześniej, będzie zwolniona ta subwencja z podatku dochodowego. Jeżeli Państwo dokonacie spłaty tej części subwencji, to tutaj oczywiście zmniejszą się Państwu pozostałe rozrachunki, natomiast z rachunku bieżącego zejdzie ta właściwa kwota, którą Państwu przekażecie na konto PFR-u. Jeżeli chodzi o wykazanie w bilansie samej subwencji, to wykazujemy ją albo w bilansie, albo po stronie pasywu w bilansie zobowiązań krótko- bądź też długoterminowych. Wykazujemy ją zawsze w kredytach i pożyczkach krótko- bądź długoterminowych. Tam, gdzie faktycznie wymagalność wynosi powyżej 12 miesięcy od dnia, w którym Państwo będziecie bilans sporządzać, tam Państwo wykazujecie to jako zobowiązanie długoterminowe, natomiast tam, gdzie faktycznie ta wymagalność jest poniżej 12 miesięcy, będziecie Państwo wykazywać to w bilansie po stronie pasywów jako kredyty i pożyczki, ale te krótkoterminowe. Jeżeli chodzi o tych z Państwa, którzy prowadzicie książkę przychodów i rozchodów, to póki co, jeżeli faktycznie chcecie Państwo wykazać te przychody do momentu, kiedy faktycznie one nie zostaną zwolnione z opodatkowania, to te przychody będziemy ujmować z umorzenia tej części subwencji w kolumnie 8, jak te dotacje i subwencje, bo tam powinny być one ujęte. Natomiast jeżeli w przyszłości się okaże, że ta subwencja nie będzie stanowiła przychodu podatkowego, to ona po prostu nie będzie ujmowana w książce przychodów i rozchodów. Natomiast pewnie jeszcze jakiś webinar temu poświęcimy, jak właściwie to Państwu pokazać. Ja bardzo dziękuję za uwagę w tej naszej części takiej ogólnej tego webinaru. Na końcu jeszcze będziemy odpowiadać pewnie na Państwa pytania, pewnie tych pytań się jeszcze troszeczkę pojawi. Natomiast w tej chwili chciałbym przekazać głos Danielowi, który omówi ten sposób, w jaki Państwo powinniście ten wniosek składać w samej bankowości elektronicznej. Dobra, dzięki Mateusz wielkie za Twoją część. To ja płynnie przechodząc do części systemowej, to postaram się Państwu tutaj przedstawić, jak wygląda proces umarzania rozliczania subwencji w naszych systemach MojeNG i ING Biznes. Pierwszy slajd to będzie trochę wprowadzenia o tym, jak w ogóle przebiega proces umarzania subwencji finansowej i w którym momencie to dla Państwa będzie się rozpoczynało. Więc główną datą, od której Państwo muszą zaczynać, gdzie się zaczyna proces umorzenia rozliczenia subwencji, to jest rocznica otrzymania subwencji finansowej na rachunek, czyli ten moment, w którym Państwo otrzymali przelew subwencji na rachunek. PFR w terminie, tutaj ten 10 dni roboczych przed tą rocznicą i ten termin jest umowny z Polskim Funduszem Rozwoju, bo te 10 dni to może być czasami 15, może być to 5,
Przed tym terminem PFR przesyła do nas, do banku, do ING, propozycję umorzenia subwencji finansowej. I ta propozycja jest Państwu prezentowana w bankowości internetowej, gdzie mogą się Państwo zapoznać z tym, co zostało przedstawione przez PFR. Kolejnym ważnym terminem dla Państwa, jeżeli chodzi o proces umarzania, to jest właśnie ta dzień, kiedy wypada rocznica otrzymania subwencji finansowej na rachunek, bo od tego dnia wniosek jest odblokowany w systemie i istnieje jego możliwość wypełnienia i przekazania do Polskiego Funduszu Rozwoju i na to mamy kolejne 10 dni roboczych. Po tych 10 dniach roboczych, jak już minie termin składania wniosku o umorzenie, to po kolejnych 10 dniach roboczych PFR przekazuje do nas, do ING Banku, decyzję odnośnie umorzenia subwencji, kwoty umorzenia i wartości, która zostanie umorzona i która będzie pozostała do dalszej spłaty. I pierwsza rata, jeżeli chodzi o spłatę subwencji finansowej, przypada na 25 dzień następnego miesiąca kalendarzowego. I wtedy już Państwo po decyzji z PFR-u zobaczą w systemie produkt kredytowy. Jeżeli pozostanie oczywiście jakaś część subwencji do zwrotu, będzie to rozłożone na 24 równe raty, ale o tym porozmawiamy chwilę później. Co jest jeszcze ważne, jeżeli chodzi o proces umarzania subwencji finansowej, to, że niezależnie od tego, czy posługujemy się systemem Moje ING czy ING Biznes, to proces jest identyczny, różni się tylko wyglądem. Każdy system ma swoje standardy graficzne, więc różnice są tylko i wyłącznie w wyglądzie. Jeżeli chodzi o przebieg procesu, to on jest identyczny. Podczas prezentacji prezentujemy w głównej mierze ekrany systemu Moje ING, ale w ING Biznes ten proces przebiega identycznie. Jeśli chodzi o sam start procesu, to jest to, co powiedziałem chwilę wcześniej, no to dla każdego z Państwa proces umarzania będzie startował trochę w innym terminie i jest on właśnie powiązany z datą otrzymania subwencji finansowej, czyli jeżeli otrzymaliśmy subwencję finansową 25 maja, tak jak to jest dzisiaj, to teoretycznie propozycję umorzenia tej subwencji z PFR-u powinniśmy dostać 10 dni roboczych wstecz, ona się już powinna pojawić w systemie. I na wypełnienie formularza i wysłanie go do PFR-u mamy kolejne 10 dni roboczych i ten termin jest nieprzekraczalny, trzeba się w tych 10 dniach roboczych zmieścić i podpisać i wysłać wniosek z rozliczeniem subwencji finansowej. Wniosek udostępniamy każdemu użytkownikowi systemu, który posiada uprawnienia do przelewów z rachunku, tak więc większość użytkowników może wypełnić, jednak trzeba będzie zwracać szczególną uwagę, kto podpisuje i wysyła wniosek. Na to mamy odpowiednie mechanizmy w systemie zaimplementowane, o których za chwilę Państwu powiem. I teraz widzimy bardzo często już, bo ten proces trwa od można powiedzieć, od końcówki kwietnia, bardzo ważna informacja jest taka, że PFR rekomenduje, żeby w każdym przypadku wniosek o rozliczenie subwencji wypełnić i wysłać. Nawet jeżeli propozycja, którą PFR przedstawił, jest dla Państwa ok, Państwo się zgadzają z tą propozycją, to PFR i tak rekomenduje, żeby taki formularz wniosek uzupełnić, wypełnić go do końca, podpisać i wysłać w systemie, zatwierdzić w bankowości internetowej, przekazać do PFR-u. Wynika to z tego, że na tym formularzu są różnego rodzaju oświadczenia, które Państwo muszą złożyć, muszą je wypełnić i muszą przekazać do PFR-u. Więc tutaj jest rekomendacja i zalecenie takie, żeby ten wniosek wypełniać, uzupełniać, podpisywać i wysyłać, przekazywać dane, które Państwo nawet mogą zmodyfikować, bądź mogą zaakceptować te dane z PFR-u i je przekazać w takim układzie. Jeśli chodzi o komunikację, jaką my do Państwa kierujemy w czasie całego procesu, to komunikujemy się poprzez wiadomości SMS i wiadomości w systemie ING Biznes. Na każdym etapie procesu będziemy do Państwa już przekazujemy wręcz informacje. Po pierwsze, kiedy dostaniemy propozycję z PFR-u, czyli to jest pierwsza informacja, wiadomość pod SMS-em, wiadomość bankowości internetowej, że taka propozycja do Państwa dotarła i jest dostępna w bankowości. Druga komunikacja to jest w momencie, kiedy już się rozpoczyna ten proces umarzania, od kiedy można wniosek złożyć, wypełnić, podpisać i wysłać. Będą Państwo otrzymywali od nas powiadomienia, jeżeli ten wniosek nie zostanie złożony, będziemy to wysyłali
5 dni przed terminem i 1 dzień przed terminem upływu składania wniosku. Wyślemy również wiadomość już po terminie, jeżeli wniosek nie zostanie złożony, zostaną Państwo o tym poinformowani również. I ostatni komunikat, taki to najważniejszy, to jest ten z decyzją. Tutaj też Państwo dostaną wiadomość SMS, dostaną wiadomość w bankowości internetowej, dokumenty z PFR-u zostaną do bankowości internetowej podpięte i tam będzie informacja o kwocie umorzenia subwencji finansowej i tej, która podlega zwrotowi. I już potem, jak już będziemy mieli tą decyzję, to potem dalsza obsługa, to będzie wszystko na bazie modułów kredytowych, o których za chwilę Państwu powiem. Teraz, jeżeli chodzi o dostęp, gdzie znaleźć wniosek o rozliczenie subwencji, to tutaj też bardzo często pojawiały się pytania pozostałych klientów, którzy już na przykład ten proces rozpoczęli, więc dostęp do wniosku o rozliczenie subwencji mamy w dwóch miejscach. W moim ING jest to oferta ING Przedsiębiorcy, e-Urząd, tarcza finansowa PFR, tarcza finansowa PFR 1.0 i tam mamy opcję złożenia wniosku i w ten sposób przechodzimy po pierwsze do propozycji, którą otrzymujemy z PFR-u, bo ta propozycja jest częścią wniosku, którą potem wypełniamy. I mamy jeszcze system ING Biznes i w ING Biznes standardowo wszystkie wnioski znajdują się w przelewach i wnioskach i przechodzimy do sekcji nowy wniosek, do opcji nowy wniosek i tam mamy sekcję z wnioskami związanymi z tarczą finansową 1.0 i wybieramy wniosek o umorzenie subwencji dla tarczy finansowej 1.0. Teraz, jeżeli przejdziemy do tego wniosku i go uruchomimy w systemie bankowości internetowej, to na pierwszym ekranie, który zobaczymy na tym wniosku, to będzie właśnie ta propozycja z PFR-u, którą otrzymaliśmy, te dane, które PFR przekazał do nas do banku. I tam są zawarte dane o umowie, która była podpisana o udzielenie subwencji finansowej. Tam będą Państwa dane firmowe, które w tej umowie były zawarte. Znajdą się też oświadczenia, które były składane wcześniej. Oświadczenia będą... PFR również sprawdza część rzeczy, na przykład sprawdza, czy Państwo przeżyli, sprawdzają to w rejestrach ogólnodostępnych. Mogą znaleźć się oświadczenia dotyczące deklaracji przeniesienia Państwa firmy do krajów EOG, żeby rozliczać podatki, bo to przy wnioskowaniu o subwencję było takie oświadczenie, że jeżeli Państwo nie są na terenie EOG, to zobowiązują się Państwo do przeniesienia Państwa działalności na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, więc takie oświadczenia mogą się pojawiać, jednak nie zawsze muszą. To wszystko zależy od tego, w jaki sposób Państwo wypełnili wniosek o przyznanie samej subwencji i ta propozycja PFR-u jest dosyć dynamiczna w zależności od scenariusza, w którym się Państwo znajdują. Na propozycji również PFR przekazuje dane do wyliczenia tej kwoty do umorzenia subwencji, jaka kwota wychodzi. I to są te takie najważniejsze i podstawowe informacje, które PFR posiada i które PFR przekazuje. Bardzo istotne na tym kroku, na tej części formularza wniosku jest to, że ten krok jest nieedycyjny. Ten krok jest tylko i wyłącznie po to, żeby Państwo mogli się zapoznać z informacją, która została przekazana z PFR-u do Państwa, żeby zapoznać się z tymi informacjami i również mieć czas na to, żeby te dane wyjaśnić z odpowiednimi urzędami, gdyby były jakieś niezgodności, w szczególności jeżeli PFR wskaże jakieś kwoty obrotów, spadki, które się według Państwa się nie zgadzają, bądź zatrudnienie się nie zgadza, to w tym momencie jest ten moment, żeby to z urzędami wyjaśnić jeszcze przed tym okresem, kiedy będziemy mogli wniosek o subwencję wysłać do PFR-u. Propozycja, która też jest wystawiana przez PFR, to jest wystawiana raz, jest to jednorazowo, więc nie ma możliwości ścieżki korekty takiej propozycji. Tą ścieżką korekty propozycji przesłanej przez PFR jest właśnie wypełnienie tego wniosku, czyli jeżeli z jakąkolwiek wartością w tym formularzu z propozycji PFR my się nie zgadzamy, to przechodzimy do tej części edycyjnej wniosku i wtedy wprowadzamy poprawne wartości, te poprawne wartości wysyłamy do Polskiego Funduszu Rozwoju i Polski Fundusz Rozwoju na podstawie skorygowanych danych na wniosku o umorzenie rozliczenia subwencji dokona ponownej oceny Państwa działalności, Państwa danych i na tej podstawie będzie wystawiał decyzję o umorzeniu subwencji. Co ważne, jeżeli dokonano wcześniej rozwiązania umowy bądź subwencja została przez Państwa spłacona, zwrócili Państwo subwencję, no to w tym momencie PFR nie będzie udostępniał propozycji umorzenia i przekażemy tylko ogólną informację do tych Państwa, że no, żadne kroki kolejne nie są potrzebne, bo umowa już nie funkcjonuje.
Bardzo też ważna rzecz na tym kroku procesu, bo tu też zauważamy wiele pytań, jeżeli chodzi o to, jak klienci, jak państwo wypełniają ten wniosek, się zastanawiają. Na samym dole tego formularza, na tym pierwszym kroku, gdzie mamy tą propozycję umorzenia z PFR-u, właśnie znajduje się przycisk wypełnij wniosek i ten przycisk pozwala właśnie nam przejść do części edycyjnej wniosku, czyli do korekty danych, które już były przez PFR przedstawione. I to jest bardzo ważne, żeby właśnie z poziomu wniosku, jeżeli chcą państwo wypełnić wniosek, chcą go skorygować, chcą przeliczyć kwotę subwencji, która będzie umarzana, to trzeba po prostu tą opcję wybrać i wtedy wniosek przejdzie do dalszego kroku, zaraz to państwu pokażę. I tam na tym kroku już dokonujemy, mamy możliwość wprowadzenia własnych danych, własnych informacji, które mamy pozyskane, które są według państwa prawidłowe. Co ważne jest też, że propozycja, którą dostajemy z PFR-u dotyczącą umorzenia subwencji, to ona jest również do państwa w systemach bankowości przekazywana do sekcji z dokumentami i tam państwo mają podstawione dokumenty w formacie PDF, z którymi można się zapoznać również w dowolnym momencie, tylko te dokumenty, które są w formacie PDF dostarczone do tych sekcji dokumentów, no to nie są dokumenty do edycji. One są tylko do, można je pobrać, można je zapisać, można je wykorzystać do wyjaśnienia różnic, jeżeli chodzi o dane, które PFR pozyskuje z odpowiednich urzędów. Jednak to nie jest ta część edycyjna formularza. Część edycyjna to właśnie trzeba przejść do wniosku bezpośrednio i wypełnić, przejść do opcji wypełnia wniosek i ten wniosek uzupełniać. Z samego wniosku mamy również na samym dole jest jeszcze opcja umożliwiająca pobranie tej propozycji PFR-u do formatu PDF, więc zarówno można z dokumentów, jak i z wniosku ten PDF sobie zapisać. Dobrze, więc jak teraz my przejdziemy do kolejnego kroku, czyli już wybierzemy tę opcję, wypełniam wniosek, to wtedy właśnie przechodzimy do części edycyjnej formularza i na części edycyjnej formularza w pierwszym kroku podajemy dane do wyliczenia kwoty umorzenia subwencji i to są te pierwsze podstawowe dane, które są potrzebne, to jest to, o czym mówił Mateusz, czyli w zależności od tego, czy jesteśmy mikro, czy MŚP, podajemy trochę inny zestaw danych. W przypadku mikro podajemy liczbę pracowników na konkretne wskazane daty, które pozwalają na wyliczenie kwoty umorzenia i wskazujemy tą wartość zgodnie z regulaminem PFR-u, wytycznymi PFR-u, jak wyliczać te liczby pracowników. Składamy oświadczenie, czy firma nasza przeżyła, no bo to jest główny warunkujący warunek do tego, żeby tą subwencję móc umorzyć i ją zachować wewnątrz firmy, bądź tam ten procentowy spadek, żeby był jak najwyższy, jeżeli chodzi o umorzenie. W przypadku MŚP konieczne jest jeszcze podanie straty gotówkowej. Strata gotówkowa również, no tu Mateusz już też wspomniał, jest liczona według zasad, które wskazał PFR, opisał, są określone w regulaminie. Również w prezentacjach PFR-u jest to dość dogłębnie wyjaśnione, gdzie można na stronach PFR znaleźć i zobaczyć w zależności od tego, w jaki sposób się rozliczamy, jaką stratę gotówkową wyliczyć i jaką wartość tu wprowadzić. Też na tym kroku, czyli na tym kroku pierwszym formularza, mamy możliwość oznaczenia, czy posiadamy PKD, które kwalifikuje nas do 100% umorzenia subwencji. I jeżeli takie PKD posiadamy, to PKD, to oznaczamy to oświadczenie na tak na tym kroku i w tym momencie nam się rozszerzy kilka dodatkowych pól i to jest właśnie pole z listą rozwijaną, gdzie wybieramy PKD, które mamy wpisane na konkretną datę określoną w regulaminie PFR-u i to PKD jest wpisane w naszym rejestrze w KRS-ie czy w CIDG. PFR mówi, że to nie musi być główne PKD, którego otrzymujemy, to są główne źródła przychodów, te przewyższające. Może to być inne PKD, które mamy wpisane, jednak w ramach którego jakąś działalność wykonujemy. PFR nigdy nie powiedział, w jaki sposób będzie to weryfikował, jak będzie to sprawdzał. Odnoszą się tylko do tego, że to PKD musi być wpisane w rejestrze i działalność tego obszaru no, musi być wykonywana. Nie musi być to przewyższające, ale ona tam musi się znaleźć. Więc wybieramy z listy rozwijanej konkretne PKD, które mamy wpisane na określoną datę i musimy spełnić jeszcze jeden warunek, który jest równie istotny, żeby uzyskać 100% umorzenie subwencji finansowej. Jest to spadek obrotów i spadek obrotów, też Mateusz o tym wspominał, no to musimy wyliczyć
i mamy dwie opcje. Porównujemy jeden kwartał, ostatni kwartał 2020 do 2019, bądź porównujemy ostatnie trzy kwartały 2020 do 2019. Jeżeli z tych danych, z któryś z tego porównania wychodzi nam spadek powyżej 30% tego obrotu, to wtedy już kwalifikujemy się do tego, żeby otrzymać 100% umorzenie subwencji, niezależnie już również od poprzednich warunków, które wyliczaliśmy, sprawdzaliśmy, czyli to, jaki mamy spadek zatrudnienia i jaki mamy procent spadku na stracie gotówkowej. Więc to oświadczenie, to dodatkowe umorzenie, to oświadczenie z tym kodem PKD pozwala nam na 100% umorzenie subwencji finansowej, jeżeli spełnimy dwa warunki, czyli posiadamy odpowiedni PKD wpisany do KRS-u na określoną datę przez PFR i osiągnęliśmy spadek 30% obrotu w wybranym okresie. Na tym kroku mamy również oświadczenie, które trzeba oznaczyć pozytywnie, że nie naruszaliśmy nakazów i zakazów, które obowiązywały w okresie pandemii, które były określane przez rząd, więc to oświadczenie jest wymagane, trzeba je oświadczyć i możemy przejść wtedy z kroku pierwszego na krok drugi. Na kroku drugim formularza Państwo zobaczą już w tym momencie wyliczenie kwotę umorzonej subwencji, którą wyliczamy na podstawie danych wprowadzonych w pierwszym kroku. Ta kwota oczywiście już może być inna niż ta, która była przesłana z PFR-u, bo ona uwzględnia dane, które Państwo wprowadzili. W przypadku MŚP również uwzględnia stratę gotówkową, której PFR w swojej propozycji nie przesyła, czyli za każdym razem, jak jesteśmy MŚP i otrzymujemy propozycję umorzenia subwencji finansowej z PFR-u, to w tym momencie PFR nie uwzględnia tej straty gotówkowej, więc założenia przyjmują, nie wyliczają tych 25% dodatkowych z tego tytułu i tę wartość trzeba samemu podać, wyliczyć, na tej podstawie sprawdzić dokładną kwotę umorzenia subwencji finansowej. Jeżeli chodzi o sam formularz, to mamy dowolność, jeżeli chodzi o wpisanie kwoty tej subwencji, tej części subwencji, którą chcemy umorzyć. My na drugim kroku przedstawiamy Państwu wyliczenia, które są zgodne z założeniami kalkulatora, który PFR przedstawił do banków, na podstawie którego wyliczamy właśnie kwotę umorzenia subwencji. Jednak Państwo mają możliwość wprowadzenia własnej kwoty. Może być to kwota większa, może być to kwota mniejsza. Ta informacja zostanie przekazana do PFR-u i PFR na tej podstawie będzie również podejmował potem decyzję, jaka jest faktycznie ta kwota subwencji do umorzenia. Na formularzu mamy różnego rodzaju zabezpieczenia powprowadzane. Gdyby na przykład Państwo przez przypadek się pomylili, jeżeli chodzi o kwotę umorzenia subwencji, wpisali ją znacznie mniejszą, niż wychodzi nam z kalkulatora, to my Państwu podpowiemy odpowiednimi komunikatami, że jest dość duża różnica. Ten komunikat można oczywiście przełamać i przejść dalej, jeżeli by Państwu naprawdę zależało na tym, żeby umorzyć jak najmniejszą część subwencji finansowej. I co jest jeszcze bardzo istotne na tym drugim kroku, że na drugim kroku możemy pozostać na formularzu do czasu, kiedy nie przypadnie termin rocznicy otrzymania subwencji finansowej. Czyli jeżeli jesteśmy w etapie, kiedy PFR przesłał nam propozycję umorzenia subwencji finansowej i jest to jeszcze przed terminem, przed datą rocznicy otrzymania subwencji finansowej, to nie będziemy mogli przejść na formularzu dalej. Formularz będzie na tym etapie zablokowany. Zobaczą Państwo odpowiedni komunikat, od jakiej daty będzie można ten formularz dalej wypełniać. Czyli my Państwu udostępniamy w pierwszym okresie, w tym czasie, kiedy jest przesłana propozycja PFR-u, dwa kroki po to, żeby właśnie sobie przeliczyć kwotę umarzanej subwencji, jaka ona wychodzi, żeby te dane móc zmodyfikować, żeby te kwoty sobie na bieżąco przeliczać. W momencie, jak już przypadnie termin otrzymania tej rocznicy otrzymania subwencji finansowej, Państwo dostaną od nas odpowiednią wiadomość, komunikat i od tego momentu, z tego drugiego kroku, będą mogli Państwo przejść dalej do uzupełnienia wniosku i wysłania go do Polskiego Funduszu Rozwoju. Co jeszcze ważne z tego slajdu? Tu jest jeszcze ważne, że ta kwota, którą będziemy wpisywali, jeżeli chodzi o umorzoną część, którą umarzamy, no to trzeba zwracać szczególną uwagę na te pole, bo PFR nie przewiduje procesu odwoływania się od decyzji, bądź przewiduje w bardzo takich już wrażliwych, trudnych przypadkach. Jednak co do zasady oni chcą, żeby klienci, żeby państwo, żeby przedsiębiorcy zwracali uwagę, co wysyłają, żeby unikać procesów reklamacyjnych.
Dobrze, teraz przejdziemy do kolejnego, to będzie krok trzeci na formularzu, czyli już ten krok, który jest dostępny dopiero po tej rocznicy. Krok trzeci zawiera dane dotyczące umowy subwencji finansowej i dane firmy. Nazwa firmy, którą Państwo zobaczą, to jest nazwa, która jest pobierana z naszego systemu bankowego, to jest nazwa, którą posiadamy u nas w kartotece. Tutaj no, ważne jest to, żeby Państwo zwrócili uwagę, czy ta nazwa jest aktualna, czy jest poprawna, jeżeli nie, no to skontaktowali się z bankiem, z infolinią w celu wyjaśnienia rozbieżności, jeżeli chodzi o nazwę firmy, bo ta nazwa firmy będzie znajdowała się w dokumencie oświadczenia o rozliczeniu, czy takiej umowie, która jest podpisywana w momencie wysłania wniosku i będzie zobowiązująca potem do rozliczenia subwencji finansowej. Numer NIP. Numer NIP na umowie jest prezentowany z kartoteki naszego banku również. Jeżeli numer się zmienił, to my przekażemy go do Polskiego Funduszu Rozwoju. Na kroku z oświadczeniem Państwo również mają możliwość wskazania, jeżeli się przedsiębiorstwo podzieliło, to wskazania NIP-ów, które powstały nowe, bądź które są teraz obowiązujące, to pokażę na kroku czwartym. Mamy adres korespondencyjny firmy. Adres korespondencyjny firmy PFR wymaga w celach kontaktu z Państwem, gdyby zaszły potrzeby wyjaśnienia czegoś, wysłania jakiegoś pisma, skontaktowania się, więc te dane są potrzebne dla Polskiego Funduszu Rozwoju. I to dotyczy również samego adresu siedziby firmy, w którym się znajduje, jak i osoby kontaktowej, jakiś adres e-mail i telefon komórkowy. I ostatni ważny element na trzecim kroku formularza to są dane osoby upoważnionej do wypełnienia i podpisania wniosku. Na tym kroku wprowadzamy imię, nazwisko i identyfikator osoby, która jest z Państwa firmy umocowana i upoważniona do tego, żeby podpisać i wysłać rozliczenie subwencji finansowej, bo wysłanie samego wniosku jest jednoznaczne z podpisaniem umowy, więc ta osoba, która tu zostanie wprowadzona, ona musi być do tego umocowana odpowiednio w ramach Państwa firmy, czy to umocowana zgodnie z KRS-em bądź CIDG, albo umocowana na podstawie pełnomocnictwa udzielonego tej osobie. Bardzo istotne jest na tym kroku to, że tylko i wyłącznie ta osoba, która jest wpisana w tych polach, będzie mogła podpisać i wysłać ten wniosek. Nikt inny firmy nie będzie mógł tego zrobić. Więc tutaj wprowadzamy dane osoby upoważnionej, umocowanej do reprezentowania spółki w tym zakresie, czyli do podpisania, wysłania wniosku i zawarcia umowy o rozliczeniu umowy subwencji finansowej. I tylko ta osoba, co tu jest zrobiona, może ten proces wykonać w systemie bankowości internetowej. To jest bardzo ważne, bo często podejście jest takie, że wypełnia w firmie wniosek o rozliczenie inna osoba, która jest obowiązkiem służbowym i ona chce podpisać i wysłać taki wniosek i ona nie będzie mogła, wniosek zatrzyma. Taką osobę wykaże odpowiedni komunikat, że może to zrobić tylko i wyłącznie ta osoba, która jest wpisana w kroku trzecim. Dobrze, jak przejdziemy dalej do kroku czwartego, to na kroku czwartym zobaczymy oświadczenia, które PFR wymaga w celu złożenia wniosku. Musimy te oświadczenia wszystkie odpowiednio zaznaczyć i wypełnić. Nie da się przejść formularza bez tego. Pierwszym oświadczeniem, jednym z ważniejszych, jest to, w jaki sposób ta osoba umocowana, wskazana na kroku trzecim, ta osoba, która jest wskazana do podpisania i wysłania tego wniosku, to w jaki sposób ona jest umocowana do tego. I jeżeli mamy dwie opcje, mamy opcję pełnomocnictwo bądź samodzielne potwierdzenie na podstawie odpisu. I teraz jeżeli osoba u Państwa w firmie, reprezentacja jest wieloosobowa albo wniosek składany będzie przez osobę, która nie jest reprezentantem firmy, bądź Państwa firma jest spółką cywilną albo nie posiada wpisu do KRS bądź CIDG, to w tym momencie konieczne jest wybranie opcji pełnomocnictwo i to pełnomocnictwo dla tej osoby wewnątrz Państwa firmy musi być udzielone. My jako bank tego pełnomocnictwa w tym procesie nie chcemy. Państwo to mają mieć wewnątrz u siebie w ramach firmy. PFR może Państwa odpytać, sprawdzić, zaudytować w tym zakresie i poprosić o przesłanie takiego pełnomocnictwa dla tej osoby, że ono było udzielone i ta osoba mogła ten wniosek i oświadczenie o rozliczeniu podpisać w imieniu firmy.
Jeżeli Państwo są osoba, która podpisuje i wypełnia wniosek, która składa formularz o rozliczeniu w bankowości internetowej, jest do tego umocowana jednoosobowo z tytułu KRS-u bądź CIDG, to wtedy wybieramy opcję, że jesteśmy umocowani do samodzielnego potwierdzenia na podstawie odpisów i to jest w zupełności wystarczające. PFR w sobie sprawdzi, czy faktycznie osoba, która podpisywała i składała wniosek, jest wpisana do KRS-u bądź CIDG w zależności od Państwa formy prawnej. Tu widzimy też na ekranie na prawym dolnym rogu, że mamy oświadczenie o przekształceniu, bądź czy jesteśmy przedsiębiorstwem wielooddziałowym. Jeżeli wybierzemy opcję tak, to możemy podać numery NIP i REGON dla firm, które, w ramach których nastąpiło przekształcenie, bądź powstało przedsiębiorstwo wielooddziałowe. Więc tutaj jest ta opcja, gdzie możemy te dodatkowe NIP-y wprowadzić na formularzu. NIP-y muszą być polskie, PFR nie dopuszcza zagranicznych NIP-ów, przekształceń na zagraniczne spółki. Wynika to z regulaminu programu. Dobrze, tak więc jak wypełnimy oświadczenia, to przechodzimy w następnej części już do wzoru oświadczenia na kroku piątym. Na kroku piątym mamy możliwość pobrania dokumentu, wzoru oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej. Z tym wzorem musimy się zapoznać, musimy go przeczytać, musimy go zrozumieć. W tym wzorze zawarte są wszystkie informacje, które Państwo wypełnili na wniosku o rozliczenie tej subwencji i ten dokument będzie obowiązujący w momencie, kiedy podpiszemy i wyślemy wniosek, czyli te wartości zostaną przekazane do PFR-u i to jest rodzaj umowy, który jest zawierany, żeby tą subwencję rozliczyć. Co jest istotne, tutaj chcemy podkreślić, bo zauważyliśmy wiele pytań, to, że w przypadku generacji tego wzoru oświadczenia w niektórych polach mogą Państwo zobaczyć przy niektórych przypisach wartość, że nie dotyczy. Nie dotyczy oznacza to, że na Państwa formularzu PFR nie oczekiwał wypełnienia jakichś pól i my tych pól Państwu nie prezentowaliśmy. Czyli nie musieli Państwo ich wypełniać, te pola były schowane i w tym momencie na oświadczeniu w przypadku zapisu z któregoś ustępu, gdzie znajduje się wartość dla tego pola, znajdzie się opcja nie dotyczy i to nie oznacza dla Państwa, że coś jest źle wypełnione, że z formularzem jest coś nie tak, ze wzorem oświadczenia jest coś nie tak, po prostu oznacza to tyle, że tego pola, tej wartości Państwo na formularzu nie musieli uzupełnić i w oświadczeniu o rozliczeniu będzie ono miało wartość nie dotyczy, czyli w tym zakresie oświadczenie o rozliczeniu nie dotyczy Państwa ani Państwa rozliczenia subwencji finansowej. I to, co już wspominałem wcześniej, na tym kroku właśnie, jak już jesteśmy i będziemy chcieli przejść do kroku ostatniego podsumowania, to tutaj system będzie sprawdzał, czy użytkownik systemu, który będzie wybierał opcję dalej i będzie chciał przejść dalej, to czy to jest ta sama osoba, która została wpisana na kroku trzecim jako umocowana. Jeżeli tak nie jest, to system wyświetli odpowiedni komunikat, że dalej możemy przejść tylko i wyłącznie, jeżeli jesteśmy wskazani jako osoba umocowana na kroku trzecim, nikt inny nie będzie mógł tego formularza podpisać i wysłać. Więc tutaj trzeba zwracać szczególną uwagę na to, kto jest wpisany jako umocowany i kto będzie faktycznie potem podpisywał i wysyłał ten wniosek. Dobrze, przechodząc dalej, przechodzimy już do kroku szóstego. Krok szósty to już jest podsumowanie, czyli do tego kroku dojdzie tylko i wyłącznie ta osoba, która była umocowana i ona jest na wniosku w systemie, ona była zalogowana i ona przyszła dalej. Prezentujemy podstawowe dane, które były wypełnione na wniosku. Podpisanie i wysłanie tego formularza jest jednoznaczne z podpisaniem oświadczenia o rozliczeniu, czyli zawieramy umowę o rozliczeniu tej subwencji finansowej z PFR-em, czyli tu będziemy akceptowali. I po podpisaniu i wysłaniu tego wniosku dokumenty programowe, czyli oświadczenie o rozliczeniu, Państwa wniosek, zostaną automatycznie umieszczone w dokumentach, w sekcjach z dokumentami dla mojej ING w sekcji moje dokumenty, dla ING biznes dokumenty i wiadomości, sekcja dokumenty obowiązujące i tam wszystko zostanie umieszczone. Tam również później dla Państwa będzie umieszczana decyzja o umorzeniu subwencji finansowej. Dobrze, tak więc to była część, jeżeli chodzi o proces rozliczenia subwencji finansowej w bankowości internetowej.
Teraz jeszcze chwilę Państwu opowiem, jak będzie wyglądała już ta obsługa nieumorzonej subwencji w moim ING Biznes, czyli tej części, która będzie podlegała zwrotowi w PFR, do PFR. I tutaj pierwsze podstawowe informacje to są ogólnie, jakie decyzje może podjąć PFR i co Państwo zobaczą w bankowości internetowej, bo na podstawie wysłanego formularza o rozliczeniu subwencji finansowej PFR będzie analizował te dane i przekazywał decyzję o rozliczeniu tej subwencji finansowej. Decyzja będzie przekazywana zawsze w terminie 10 dni roboczych po tym terminie, kiedy upływa okres na złożenie rozliczenia tej subwencji finansowej. Czyli jeżeli mamy rocznicę otrzymania subwencji w jakimś dniu, to 20 dni roboczych od tego dnia powinniśmy otrzymać decyzję o umorzeniu subwencji finansowej, a 10 dni to jest ten termin, do kiedy możemy złożyć formularz. Więc po 20 dniach powinniśmy się spodziewać otrzymania decyzji z PFR-u i PFR może podjąć, to są trzy rodzaje decyzji, które PFR podejmuje. Najbardziej oczekiwana to jest ta decyzja pozytywna, czyli PFR może podjąć decyzję o umorzeniu w 100% to, co zostało przedstawione na formularzu i w 100% umarza tą kwotę i taka decyzja jest podejmowana, bądź może obniżyć kwotę umorzonej subwencji i zmienić tą decyzję i przekaże informację o tym, jaka kwota jest faktycznie umorzona. My dla Państwa w przypadku decyzji pozytywnej prześlemy wiadomości w systemie w bankowości internetowej, udostępnimy tą decyzję o umorzeniu subwencji oraz udostępnimy harmonogram spłaty subwencji wraz z rachunkiem, który będzie dedykowany do spłat. I będą Państwo mieli utworzone dwa dodatkowe rachunki. Będzie to rachunek do dokowania wpłat na poczet rat i jest to rachunek kredytowy do ewidencji zadłużenia wobec PFR i nadpłat, tylko ten rachunek dla Państwa jest tylko i wyłącznie w zakresie informacyjnie pokazywany. Może jeszcze wystąpić sytuacja, kiedy PFR się wstrzyma z wydaniem decyzji. W tym momencie, jeżeli dostaniemy taką informację, że PFR wstrzymał się z wydaniem decyzji, przekażemy odpowiednią informację do Państwa i zostanie otwarte w takiej sytuacji postępowanie wyjaśniające z Polskim Funduszem Rozwoju, gdzie PFR może oczekiwać uzupełnienia dodatkowej dokumentacji, informacji, żeby tą subwencję umorzyć i ta dokumentacja będzie przekazywana przez bank do Polskiego Funduszu Rozwoju. I dopiero jak zostaną wyjaśnione wszelkie wątpliwości, które PFR miał przed podjęciem decyzji, to będzie podejmowana ta decyzja pozytywna bądź decyzja negatywna, czyli ten najmniej pożądany scenariusz. I w momencie, jak PFR podejmuje decyzję negatywną o umorzeniu subwencji finansowej, to my Państwu wystawimy taki dokument z decyzją negatywną Polskiego Funduszu Rozwoju, wskażemy rachunek do zwrotu, na który trzeba zwrócić całość subwencji finansowej, bo wtedy ona nie jest rozkładana na 24 raty, tylko podlega zwrotowi w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Więc takie mamy decyzje i scenariusze, jeżeli chodzi o Polski Fundusz Rozwoju i to, co PFR nam może przesłać. Jeżeli chodzi o obsługę nieumorzonej kwoty subwencji, to tak jak już wspomniałem, otrzymają Państwo wraz z decyzją, czyli jeżeli jest ta decyzja pozytywna i subwencja jest umarzana i pozostanie jakaś część subwencji do zwrotu, czyli ta, którą będziemy rozkładali na raty, to my wtedy wygenerujemy Państwu harmonogram, na którym znajdą Państwo informacje o terminach i kwotach spłaty oraz numerze rachunku bankowego, to jest rachunek do spłat, z którego co miesiąc my jako bank będziemy pobierali raty do spłaty tego kredytu, więc po Państwa stronie będzie obowiązek pilnowania tego, żeby w terminie spłaty określonym na tym harmonogramie, na tym rachunku do spłat znajdowały się odpowiednie środki, które będziemy mogli sobie pobrać. Jeżeli chodzi o założenie dla tego kredytu, to jest to oczywiście oprocentowane 0%, tam nie ma żadnych kosztów związanych z obsługą tego kredytu, są to 24 równe raty. Termin spłaty przypada zawsze na 25 dzień miesiąca kalendarzowego i jeśli to jest dzień wolny od pracy, a zgodnie z regulaminem PFR-u są to soboty, niedziele i dni świąteczne, to spłata przypada na kolejny dzień roboczy.
Jak już wspomniałem, spłaty będą, to będzie proces zautomatyzowany, czyli z rachunku do spłaty będziemy tego każdego 25 dnia próbowali pobrać środki, żeby spłacić zadłużenie wobec PFR-u. Tak więc należy tu pamiętać, aby odpowiednio wcześniej ten rachunek był przez Państwa zasilany. I w przypadku braku spłaty raty w terminie naliczane są odsetki ustawowe za każdy dzień przeterminowania, to jest zgodnie z regulaminem programu, tak więc tutaj warto pilnować terminowości, jeżeli chodzi o regulowanie spłat. Dokumenty wszystkie, jeżeli chodzi o to, co Państwo, co tu jest przedstawione, harmonogram decyzji, informacje, to będą oczywiście standardowo w moich dokumentach, w mojej ING i dokumenty wiadomości, dokumenty obowiązujące w ING Biznes, tak więc wszystko tam Państwo mogą znaleźć i mieć bezpośredni dostęp do tych informacji. Dodatkowo również w sekcjach kredytowych w obydwu systemach będą mieli Państwo widoczny ten produkt kredytowy, będzie widoczny harmonogram, będzie widoczna historia spłaty, więc te informacje wszystkie będą dla Państwa dostępne. Jeśli chodzi o nieumorzoną, obsługę nieumorzonej kwoty spłaty, to tak to już wspominaliśmy, że trzeba przelewać środki. Mają Państwo możliwość również dokonania nadpłaty spłaty tych rat przed terminem ustalonym w harmonogramie. I w zależności od tego, w dwóch systemach tutaj rozwiązania są trochę inne. W moim ING należy przejść do produktu kredytowego i wypełnić wniosek o spłatę lub nadpłatę kredytu. Jest to przygotowane specjalnie pod ten proces wniosek w moim ING. I taki wniosek wypełniamy, uzupełniamy i przekazujemy do ING Banku. Za chwilę pokażę bardziej szczegółowo, jeżeli chodzi o to. A w ING Biznes przechodzimy do produktów kredyty, nowy wniosek i tam jest wniosek spłaty raty. To jest taki sam wniosek, który działa dla pozostałych produktów kredytowych, jeżeli chodzi o ING Biznes, więc ten wniosek wypełniamy, przekazujemy do banku i na tej podstawie będziemy nadpłacali bądź spłacali raty przed terminem, który jest określony w harmonogramie. Są cztery opcje, które mogą Państwo wykorzystać, jeżeli chodzi o spłatę bądź nadpłatę tego kredytu, czyli możemy spłacić najbliższe raty zgodnie z harmonogramem, czyli spłacamy te, które są w jakiejś tam kolejności. Mamy skrócenie okresu kredytu, czyli możemy skrócić okres kredytowania o liczbę spłaconych rat. Mamy obniżenie wysokości wszystkich rat bądź spłatę całości subwencji. I przechodząc dalej, w momencie dokonania zmian w kredycie nowy harmonogram zostanie podstawiony w bankowości internetowej, czyli każdorazowo, jeżeli Państwo nadpłacają subwencje, chcą spłacić wcześniej bądź w całości, to po każdej takiej akcji my wygenerujemy do systemu bankowości internetowej moje ING bądź ING Biznes dodatkowe nowy harmonogram, który zostanie standardowo, jak wszystkie inne, umieszczony w moich dokumentach, w dokumentach bankowych, jeżeli chodzi o moje ING, a w ING Biznes będą to dokumenty i wiadomości, dokumenty obowiązujące. Dobrze. Obsługa nieumorzonej kwoty subwencji monitoring. Jako bank jesteśmy zgodnie z umową z Polskim Funduszem Rozwoju do monitorowania spłat i w przypadku braku spłaty będziemy Państwu wysyłali monity przypominające o konieczności uregulowania tego zadłużenia. W przypadku, gdy zaległość w spłacie będzie równa sumie dwóch rat kapitałowych i przekroczy to, to my będziemy jako bank przekazywali obsługę kredytu do PFR-u. Taka informacja będzie Państwu przekazywana przez system. I jako bank będziemy utrzymywali dla Państwa również w momencie, kiedy ta obsługa będzie przez PFR realizowana, będziemy utrzymywali przez 6 miesięcy rachunek do czasu, kiedy PFR nie wskaże do obsługi nowego rachunku, gdzie Państwo będą regulowali spłaty z tytułu nieumorzonej części subwencji. Tutaj Państwu prezentujemy widok samego wniosku w systemie moje ING. Tak jak mówiłem wcześniej, dostępny w module kredyty i leasingi będzie jest ten tak zwany bąbel, kółko, gdzie Państwo będą widzieli tą subwencję nieumorzoną część subwencji z PFR-u. Prezentujemy to dla właścicielów firmy w przypadku JDG lub bankowości słup właścicieli w przypadku spółek. W szczegółach kredytu Państwo znajdą informacje
O numerze konta do spłaty, kwocie subwencji pozostałej do spłaty i dacie kolejnej raty oraz jej wysokość. Na tych ekranach mają Państwo opcję dostępne, jest dostępna opcja pobrania sobie elektronicznego harmonogramu oraz zweryfikowania historii spłaty. I tutaj będzie, tu jest też dostępny właśnie wniosek o dokonanie nadpłaty subwencji finansowej, więc mogą Państwo z tego poziomu przejść do wypełnienia wniosku i dokonania nadpłaty subwencji. Jeżeli chodzi o ING Biznes, to produkt kredytowy będzie dostępny i widoczny w sekcji finansowania, to jest trochę inaczej niż w moim ING. Trzeba posiadać w tym systemie odpowiednie uprawnienia, jeżeli chodzi o sekcję finansowania, czyli jeżeli nie posiadamy uprawnień do tego kredytu, tego produktu nie zobaczymy. Trzeba sobie rozszerzyć uprawnienia w razie wypadku. I podobnie jak w moim ING prezentujemy numer konta do spłaty, kwotę subwencji pozostałej do uregulowania, datę kolejnej raty oraz jej wysokość. I tutaj też tego poziomu z opcji u góry na belce będzie możliwość wybrania wniosku o spłatę raty kredytu, czyli dokonanie nadpłaty i wygenerowania sobie nowego harmonogramu bądź spłaty całości subwencji, którą mamy wobec PFR-u. I tu jeszcze mamy ostatni slajd, przedostatni slajd, jeżeli chodzi o ten wniosek w bankowości mojej ING, czyli po wyborze opcji wnioski z poziomu produktu kredytowego wybieramy wniosek o spłatę lub nadpłatę kredytu i ukazuje nam się przygotowany specjalnie dla Państwa formularz. Na tym formularzu wybieramy sobie opcję, w jaki sposób chcemy nadpłacić właśnie tą subwencję finansową, czyli jedną z tych czterech, które były wcześniej wymieniane przeze mnie. Wpisujemy kwotę, jaką chcemy nadpłacić, którą mamy do tej dyspozycji zrealizować i taki formularz wysyłamy do banku. Co jest istotne, że w przypadku tych Państwa, którzy korzystają z systemu Moje ING, konieczne jest po złożeniu takiego wniosku o nadpłatę kredytu przelanie środków w tej kwocie, która tu została przez Państwa wskazana na rachunek do spłaty, bo my będziemy tą dyspozycję realizowali właśnie z tego rachunku, który jest dedykowany do obsługi kredytu z Polskiego Funduszu Rozwoju. Tak więc jeżeli tych środków tam nie będzie, to my nie będziemy w stanie tej dyspozycji nadpłaty dla Państwa zrealizować. I oczywiście po zrealizowaniu takiego wniosku, po zrealizowaniu tej dyspozycji zostanie wygenerowany nowy harmonogram. Otrzymają Państwo wiadomość w systemie bankowości internetowej i będą Państwo spłacali dalej subwencje zgodnie z nowym harmonogramem. Jeżeli chodzi o ING Biznes, to formularz, jak już wspomniałem, to jest ten sam formularz, który jest wykorzystywany dla pozostałych produktów kredytowych. Różnica, jeżeli chodzi o rozwiązanie w moim ING, jest taka, że na tym formularzu wybieramy rachunek, z którego chcemy dokonać nadpłaty subwencji finansowej i tutaj będziemy mieli do wyboru rachunki bieżące firmy, czyli tutaj nie będziemy już wskazywali tego rachunku, który jest dedykowany do spłaty subwencji finansowej, tylko wybieramy rachunek bieżący bądź inny złotówkowy rachunek, z którego chcemy dokonać nadpłaty środków. Określamy standardowo rodzaj, czyli jedną z czterech opcji, które były wymieniane wcześniej. Podajemy kwotę nadpłaty i taki formularz wysyłamy do banku. Na podstawie tego formularza zostanie dokonana nadpłata i wygenerowany nowy harmonogram, który zostanie umieszczony w dokumentach i Państwo zostaną o tym poinformowani wiadomością w systemie ING Biznes. Dobrze, jeżeli chodzi o obsługę tej nieumorzonej części subwencji finansowej, to będzie wszystko. Ja jeszcze chciałem Państwu przekazać ostatnią informację, ostatni slajd, to że dla Państwa jest dedykowana infolinia po stronie ING Banku pod numerem kierunkowym 32 357 47 41. Ona jest dostępna od godziny 8 do 18 w dni robocze. Co jest ważne, to my udzielamy odpowiedzi tylko i wyłącznie w zakresie technicznych zagadnień dotyczących wniosków w systemach bankowych i obsługą tej nieumorzonej części subwencji, czyli tym, co jest związane z tylko i wyłącznie z systemami.
Jako ING my nie świadczymy tutaj dla Państwa w tym zakresie usług doradztwa finansowego, prawnego ani podatkowego. No i nie możemy dokonywać interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa. No tutaj te wszelkie wątpliwości, które się pojawiają, no to powinny być adresowane do PFR-u bądź wewnątrz Państwa firmy wyjaśniane. Z mojej strony to wszystko. Oddaję głos Wojtkowi i bardzo dziękuję. Dzięki Daniel, dzięki Mateusz za tą część związaną z prezentacją. Przeszliśmy do końca naszego materiału, który przygotowaliśmy na dzisiaj. Wierzę, że na część odpowiedzi, które się pojawiały na czacie, już Państwo znaleźli, znaczy na część pytań znaleźli Państwo już odpowiedzi w tej naszej prezentacji. Niemniej jednak postaramy się teraz odpowiedzieć na te, które się najczęściej pojawiały, te, które najbardziej Państwa frapowały. Zobaczymy, na ile czasu nam zostało. Mamy jeszcze około 30-40 minut do naszej dyspozycji, więc oddaję głos Mateuszowi i poproszę o pierwsze pytanie z naszej sesji pytań i odpowiedzi. Czy przy stronie średniego zatrudnienia biorę pod uwagę osoby przebywające na L4? Jeżeli chodzi o te osoby przebywające na L4, to tak, tam faktycznie. Jeżeli chodzi o ustalenie tego średniego zatrudnienia, to oczywiście bierzecie Państwo te osoby, które na ostatni dzień miesiąca były zgłoszone do ubezpieczeń. Więc jeżeli te osoby faktycznie były zgłoszone do ubezpieczeń, przebywają na L4 jakimś takim długo czy krótkotrwałym, to Państwo bierzecie również je do wyliczenia tego średniego zatrudnienia. Dzień dobry, czy w przypadku połączenia spółek w oświadczeniu o rozliczeniu uwzględnia się dane finansowe, informacje pracowników z tych obu spółek? Tak jak kolega przed chwilą wspominał, tam faktycznie będziecie Państwo uwzględniać dane finansowe z tych obu spółek. Na wniosku zaznaczacie Państwo NIP tej drugiej spółki, czy obu tych spółek, z którym Państwo jesteście, czy tej drugiej spółki, z którą Państwo się w tej chwili połączyliście. Tak jak kolega Daniel przed chwilą wspomniał, jeżeli to są te spółki zagraniczne, to tutaj nie macie Państwo takiej możliwości wpisać tych danych. Czyli musi to być podmiot, ten drugi podmiot musi być podmiotem krajowym, z którym Państwo się połączyliście i uwzględniacie Państwo tutaj oba te podmioty. Witam, w przeciągu roku zmieniłem numer PKD. Czy będę musiał zmienić coś w umowie albo zwrócić subwencję? Jeżeli chodzi o samą zmianę numeru PKD, to faktycznie nie będziecie Państwo tam musieli nic zmieniać. To są takie zmiany, które faktycznie nie wywołują konieczności jakichś zmian w PFR-ze, czy też informowania PFR-u. Natomiast no, oczywiście rozumiem, że to nie jest te PKD, które zmieniacie Państwo z tego wiodącego, które faktycznie uprawnia Państwa do na przykład skorzystania ze 100% zwolnienia, tylko to są jakieś na przykład jakieś drobne zmiany kosmetyczne. Także tutaj nie będzie Pan musiał nic zmieniać. Za chwilę czekamy na kolejne pytania. U mnie pracownicy są zatrudnieni na 1/3 etatu, czyli na 1/3 etatu, rozumiem, tak? I mają też umowę zlecenie. Jak takie zatrudnienie uwzględnić w umorzeniu? Jeżeli chodzi o zatrudnienie osób na umowach o pracę i tych osób, które są zatrudnione na umowach zlecenia, to faktycznie wygląda to w ten sposób, że tutaj bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie etat tej osoby, tak? Jeżeli są to zatrudnione u tego samego pracodawcy, czyli jeżeli Państwo macie dwie firmy i ta osoba jest w jednej firmie zatrudniona umową o pracę na 1/3 etatu, to tam Państwo bierzecie 1/3 etatu, natomiast jeżeli ona jest w drugiej firmie zatrudniona na umowie zlecenia, to tam zlecenie bierzemy jako jeden pełen etat, natomiast w przypadku tych z Państwa, gdzie macie takie osoby, które są zatrudnione i na etacie, i na umowie zlecenia, to tutaj do wyliczenia bierzemy tylko i wyłącznie tą część etatową, więc w tym przypadku będziecie Państwo wyliczać tego pracownika jako 1/3. Czy te PKD to muszą być jako podstawowe czy główne? Rozumiem, że chodzi Panu o te PKD związane z uprawnieniem do 100% umorzenia, tak?
Jeżeli chodzi o to, jeżeli dobrze rozumiem to pytanie, czy to pytanie Pan chciał zadać, to tak, to te PKD, które faktycznie uprawniają Państwa do 100% zwolnienia, one muszą być wskazane jako albo te podstawowe, albo te jednostek głównych PKD, które Państwo wykonujecie, w tej chwili jest ich 10, i faktycznie musicie Państwo wykonywać tą działalność związaną z tym konkretnym PKD. Czy konieczne jest, by wiodące PKD było tym, które podlega zwolnieniu w 100%, czy wystarczy, by było jednym z tych, które były na dzień 31 grudnia 2019 roku? Jeżeli chodzi o to zwolnienie, to tutaj, jeżeli chodzi o zwolnienie, to PFR wskazuje, że faktycznie jeżeli chodzi o zwolnienie z tych 100% subwencji, to faktycznie musicie Państwo popatrzeć na to w ten sposób, czy ta działalność w tym zakresie była prowadzona w sposób ciągły, tak? To po pierwsze, i czy faktycznie to jest ta przeważająca Państwa część biznesu, bo tych PKD możecie mieć Państwo kilka. Czasem zdarza się tak, że ta przeważająca część biznesu to jest te inne PKD, niż które Państwo wskazujecie w tej chwili. I jeżeli faktycznie będzie to jedno z tych PKD, które jest wskazane, a niekoniecznie to wiodące, te główne PKD, które Państwo wykazujecie, to też będziecie Państwo mogli starać się o umorzenie aż 100% wartości subwencji. To musi być oczywiście osiągnięta istotna część Państwa przychodów, natomiast tutaj jakby PFR nie pokazuje, co znaczy ta istotna część, jaka to jest duża wartość, natomiast no, szacujemy, że to jest ta największa wartość z Państwa części biznesu. Jestem jednostką mikro, czy jeśli złożą oświadczenie o rozliczeniu, to czy PFR może żądać ode mnie przedłożenia innych dokumentów? Jeżeli chodzi o wszystkie podmioty, nie tylko te podmioty mikro, to oczywiście PFR może żądać od Państwa dodatkowych oświadczeń, jeżeli uzna, że te informacje, które Państwo złożyliście we wniosku, są niewystarczające. PFR będzie mógł poprosić Państwa o taką pogłębioną analizę, jakieś dodatkowe informacje, o dodatkowe wnioski, to oczywiście Państwo będziecie musieli do PFR-u dostarczyć. To będą te informacje, które niekoniecznie muszą być zawarte już w samym wniosku. Czy przy obieganiu się o umorzenie całości subwencji spadek przychodów ze sprzedaży mniejszy niż 30% dyskwalifikuje z 100% umorzenia? Jeżeli chodzi o 100% umorzenie, to faktycznie ta sytuacja wygląda w ten sposób, że musi być ten spadek większy niż 30% z tej działalności przeważającej. Taki jest warunek tutaj, jeżeli chodzi o PFR. To było kilka tych warunków, które pokazywaliśmy sobie wcześniej na tych slajdach i jednym z tych warunków właśnie było ten spadek przychodów powyżej 30% i tam musicie Państwo sobie oczywiście sprawdzić, bo tam Państwo macie, tak jak ja wskazywałem, tak jak kolega Daniel wcześniej wskazywał jeszcze, to tam macie Państwo dwa możliwe okresy do wyboru. Musicie Państwo sobie sprawdzić, czy w jednym z tych dwóch okresów faktycznie ten spadek przychodów ze sprzedaży nie jest wyższy niż 30%. Tutaj polecam, jeżeli Państwo faktycznie w jednym z tych okresów nie znajdujecie takiego spadku przychodów, to sprawdzenie tego drugiego progu. Kiedy w propozycji umorzenia subwencji PFR przeliczył PFR-ów na pełen etat, ma spadek zatrudnienia, czy można podać liczbę osób w osobach, nie przeliczając na etaty? Można podać liczbę osób? Nie bardzo to pytanie rozumiem. Propozycja umorzenia subwencji.
No to tutaj mam swój. Tutaj mają, o ile dobrze rozumiem to pytanie, to wydaje mi się, że chodzi tutaj o przeliczenie tego na etat. Czyli rozumiem, że Państwo macie jakiegoś pracownika, który jest zatrudniony na pół etatu i drugiego, który jest zatrudniony na pół etatu, tak? I tutaj faktycznie powinniście Państwo wykazać to jako jedną osobę, nie jako dwie. Możliwe, że o to chodzi faktycznie. Czyli jeżeli tutaj wracamy jakby do podstaw tego programu, czyli jeżeli faktycznie mają Państwo pracownika, który jest zatrudniony na przykład na 60% etatu albo 75% etatu, tak 3/4, plus macie Państwo pracownika drugiego, który jest zatrudniony na 3/4 etatu, no to faktycznie wykazujecie półtorej tego etatu, tak? Natomiast jeżeli Państwo macie jednego pracownika na 3/4 etatu, drugiego na 1/4 etatu, no to faktycznie tutaj Państwo wykazujecie tę osobę jako jedną osobę. Tutaj nie przeliczacie Państwo tych osób jako dwie. To chyba o to chodziło. No i pytanie, czy tutaj Państwo nie zmniejszyliście jeszcze etatów w trakcie roku, tak, bo mogło dojść na przykład do zmiany tego etatu, bo to też mogliście Państwo jeszcze na swojego biznesu zrobić, tak, czyli że na przykład chcieliście Państwo utrzymać zatrudnienie w takiej części załogi, jaka dla Państwa pracuje, czyli na przykład pracowała dla Państwa 10 osób na pełen etat, natomiast w związku z tym, że Państwo macie bardzo duży spadek obrotów, pozwolicie, żeby Państwo mogli sobie na to, żeby zatrzymać na przykład 5 pracowników, każdy na pół etatu, czy każdy w jakimś zmniejszonym wymiarze etatu, wtedy te Państwo będziecie musieli wykazać oczywiście spadek tych etatów proporcjonalnie, tam trzeba popatrzeć oczywiście, w którym miesiącu nastąpiła redukcja tego zatrudnienia, w którym momencie nastąpiła redukcja tego etatu w porównaniu do tego roku 2019 i sprawdzić to, wykazując do wniosku. Mam nadzieję, że wybrałem jakoś z tego pytania, mam nadzieję, że Pani o to dokładnie chodziło, chociaż to pytanie było tak trochę niedokładnie zadane. Czy pracownicy przebywający na urlopie macierzyńskim również uwzględniamy jako pracownik? Jak sobie to tutaj sprawdzę, ale z tego, co mi się wydaje, to tak, faktycznie tutaj uwzględniamy tę osobę na urlopie macierzyńskim jako pracownika. Jeśli zmienimy PKD w marcu na jedno z uprawnionych do 100% zwrotu, jak wpisać to w oświadczeniu? Jeżeli chodzi o taką zmianę w tym roku, to musicie Państwo pamiętać, że to PKD musiało być wcześniej, tak? Czyli ono musiało być w roku 2019 jeszcze ten PKD, więc tutaj jeżeli Państwo zmieniliście te PKD na to predestynowane do 100% zwolnienia, to tutaj Państwo nic nie możecie zrobić, tak? To znaczy zakładam, że Państwo biznes był jakimś tam biznesem, działaliście w jakiejś innej branży, natomiast w tej chwili zmieniacie PKD na to, które uprawnia do zwrotu. Tutaj musimy pamiętać o tym, że te PKD musiało być ujawnione w KRS-ie czy w CEIDG na dzień 31 grudnia roku 2019. Jeżeli Państwo zmieniacie je w tej chwili, te PKD, to tutaj jakby no, nie ma możliwości skorzystanie z tych 100% umorzenia tej subwencji. Jak prawidłowo obliczyć średnie zatrudnienie na koniec okresu pełnych 12 miesięcy? Ja myślę, że to bardzo fajnie pokazaliśmy na jednym ze slajdów. Tutaj, jeżeli chodzi o to średnie zatrudnienie na koniec pełnych 12 miesięcy, to Państwo przeliczacie każdy miesiąc osobno, to Państwo wskazujecie te osoby, które były ubezpieczone na koniec danego miesiąca, te, które dla Państwa pracowały na koniec danego miesiąca, bądź te, które też były chore, natomiast nie było to pełen miesiąc. Natomiast sprawdzacie Państwo zawsze ten stan zatrudnienia na koniec każdego miesiąca, dodajecie tych 12 pełnych okresów, dzielicie przez 12 i wychodzi Państwu średnie zatrudnienie na koniec pełnego okresu. Jest to bardzo fajnie pokazane na tym naszym slajdzie, myślę, że to jest bardzo w prosty sposób przekazane, tam są też te dodatkowe informacje, natomiast na stronach PFR-u również możecie Państwo znaleźć taką informację, jak przeliczyć te średnie zatrudnienia. Myślę, że sobie Państwo z tym spokojnie poradzicie. Czy subwencja musi być wydana w ciągu 12 miesięcy od jej otrzymania? To pytanie tak de facto pojawia się chyba na każdym webinarze, natomiast myślę, że ono dalej budzi
po Państwa stronie jakieś kontrowersje. Tutaj nie ma wymogu, kiedy faktycznie ta subwencja musi być wydana. Możecie Państwo tą subwencję jeszcze nadal zatrzymać, bo sytuacja, przewidujecie Państwo, że jest nadal trudna i przewidujecie, że to będzie jakieś zabezpieczenie na przyszłość. Także tutaj tą subwencję możecie Państwo zatrzymać. Nie macie obowiązku wydawania jej w ciągu 12 miesięcy od jej otrzymania. Jeżeli Państwo nadal posiadacie te środki, możecie Państwo nimi dysponować, możecie Państwo zatrzymać i też możecie Państwo z nich finansować kolejne wydatki, tak? Czyli jeżeli na przykład zamierzacie Państwo nabyć jakiś nowy środek trwały, przekształcacie Państwo swój biznes i ten nowy środek trwały dopiero będziecie Państwo zakupować, nie wiem, pod koniec tego roku, czyli tak de facto już po 12 miesiącach od daty otrzymania tych środków, to też możecie Państwo spokojnie te pieniądze zatrzymać i spożytkować je właśnie na zakup tego środka trwałego finansowanego z tejże subwencji. Czy każdy musi podać wartość straty gotówkowej na sprzedaży? Jeżeli chodzi o sam wniosek, no to te pola obowiązkowe, oczywiście one pozostają obowiązkowe, więc jeżeli pytacie Państwo o samą kwestię wypełniania wniosku, to tak, będziecie Państwo musieli te pola we wniosku uzupełnić. Natomiast jeżeli Państwo pytacie o stratę gotówkową, to nie każdy, bo tutaj musimy popatrzeć na to, jakim podmiotem Państwo jesteście. Jeżeli Państwo jesteście podmiotem mikro, to tam do wniosku liczy się tylko i wyłącznie skala redukcji zatrudnienia i tak zwane przeżycie, czyli to znaczy firma nadal działa. Natomiast jeżeli Państwo jesteście mikro bądź małym bądź średnim przedsiębiorstwem, to faktycznie tam będziecie musieli Państwo tą stratę gotówkową na sprzedaż podać. Tutaj no, musicie Państwo pamiętać też, jakim podmiotem byliście w momencie uzyskiwania tej subwencji, tak? Bo to były pytania, które padały wcześniej, więc może to też jest jakby pokłosie tego, czy jeżeli Państwo wnioskowaliście jako mikropodmiot, to teraz rozliczacie się jako to mikroprzedsiębiorstwo, nie będziecie Państwo podawać tej straty gotówkowej na sprzedaży, nawet jeśli faktycznie Państwo przedsiębiorstwo już w tej chwili nie jest mikro, tylko jest na przykład małym czy średnim przedsiębiorstwem. No i to chyba w zasadzie tyle. No tutaj musicie Państwo spojrzeć, jakim podmiotem jesteście. Mikro nie będą musiały tego podawać, małe i średnie będą musiały to podawać. Jeżeli u Państwa zmieniła się skala prowadzenia biznesu, ten biznes Państwu urósł, to będziecie musieli Państwo, to nie będziecie musieli Państwo tego podawać. Natomiast jeżeli ta dotacja była Państwu udzielana jako podmiotowi małemu bądź średniemu, to faktycznie przy rozliczeniu tej dotacji, nawet jeżeli Państwo jesteście w tej chwili mikropodmiotem, będziecie musieli Państwo tą stratę gotówkową we wniosku podać. Czy jeśli w moim KRS-ie mam podaną grupę nadrzędną PKD, to mogę uzyskać umorzenie? Czy muszę mieć podaną pod klasę kodu? Jeżeli Państwo macie, rozumiem tak, czyli że na przykład mamy PKD 56 korobka i mamy podklasę, tak? To mają Państwo podane tą nadrzędną. To znaczy tutaj musicie Państwo spojrzeć na to, czy faktycznie w ogóle, umorzenie w ogóle tak, no bo generalnie dostaliście Państwo już dofinansowanie, natomiast pytanie, czy tutaj nie chodziło Państwo o te 100% umorzenie. Więc generalnie tak, musicie Państwo spojrzeć, czym się faktycznie Państwo zajmujecie, tak? Według PFR-u musicie Państwo spojrzeć na ten biznes, którym zajmujecie się w sposób ciągły i spojrzeć, czy faktycznie macie Państwo spadek obrotu z tego głównego jakby źródła Państwa dochodu. Jeżeli to główne Państwa źródło dochodu jest klasyfikowane w jakiejś podklasie, tak, tego głównego, tego nadrzędnego kodu PKD, Państwo faktycznie wykonujecie tą działalność, to oczywiście tak będziecie mogli Państwo starać się o umorzenie takiej subwencji i też jest to możliwe, że faktycznie nawet i w 100%. Czy jak złożę oświadczenie zgodnie z tym, co PFR zaproponował, to czy PFR może żądać ode mnie jako spółki mikro dodatkowych dokumentów? To pytanie już pojawiło się wcześniej, natomiast tak, tutaj faktycznie od Państwa będzie PFR mógł żądać w każdym czasie później dodatkowych jeszcze dokumentów i faktycznie do momentu spłaty tej subwencji będzie mógł Państwa też kontrolować, będzie mógł dopytywać, czy żądać jakichś dodatkowych wyjaśnień, informacji, dodatkowych dokumentów, zwłaszcza takich, które nie są zawarte w samym wniosku PKD. Więc jeżeli chodzi tutaj o Państwa pytanie, to tak, PFR będzie mógł żądać od Państwa dodatkowych dokumentów. Co to znaczy faktycznie wykonywana działalność w wymienionym regulaminie w kodach PKD?
No, tutaj myślę, że to pytanie już pada jakby kolejny raz, natomiast widzę, że budzi Państwa większe wątpliwości pewnie. No, to jest ta przeważająca Państwa działalność tak naprawdę, czyli ta działalność, która przeważa w Państwa biznesie. Czyli jeżeli macie Państwo na przykład 4 działalności, z czego jedna przynosi Państwu 40% obrotu, tak? Mają Państwo tam większość pracowników zatrudnionych, a te pozostałe działalności przynoszą Państwu no, proporcjonalnie mniej, tak, tego obrotu, bo przynoszą Państwo każda z tych biznesów po 20%, no to ta faktycznie wykonywana działalność, ta najbardziej przeważająca działalność w Państwa PKD, to będzie ta działalność, z której Państwo pobieracie największe jakby korzyści, z której przynosi Państwu największy obrót, który jest związany z Państwa największym biznesem. I ta faktycznie wykonywana działalność to jest to, co Państwo faktycznie wykonujecie, tak, czyli to, co Państwo wskazujecie w PKD, to jest jedno, czyli musicie Państwo jakby sklasyfikować swój biznes pod kątem tych kodów PKD, sprawdzić, które Państwa faktycznie dotyczy, natomiast później musicie Państwo dojść do tego, czy Państwo faktycznie ten biznes wykonujecie, tak, i czy on jest tym biznesem przeważającym też, jeżeli chodzi o na przykład to 100% umorzenie. Tutaj musicie Państwo samodzielnie głosować, ile Państwo poświęcacie faktycznie na prowadzenie tego biznesu, ile osób jest zatrudniono w tej części biznesu, jak faktycznie go Państwo wykonujecie, czy wykonujecie go w sposób ciągły, ten swój biznes, czy faktycznie jest ta działalność wykonywana. Jak zawiesiłem działalność pod koniec poprzedniego roku, to czy muszę zwracać całą subwencję? Jeżeli chodzi o samo zawieszenie działalności pod koniec zeszłego roku, to rozumiem tak. Musieliśmy utrzymać ten nasz biznes w całym okresie, kiedy faktycznie przez 12 miesięcy od daty otrzymają subwencję, więc jeżeli Państwo na przykład otrzymaliście tą subwencję, chyba najwcześniej była możliwość w kwietniu czy też w maju, to faktycznie tą działalność powinniście Państwo prowadzić w sposób niezmieniony, nie zawieszenia tej działalności przez okres kolejnych 12 miesięcy. Jeżeli Państwo zawieszacie tą działalność pod koniec roku poprzedniego, czyli w okresie tych właśnie 12 miesięcy, to tak, tutaj jest niestety konieczność zwrotu całej wartości subwencji, czyli całe 100%. Czy na umorzoną kwotę otrzymam jakąś fakturę, by wyliczyć to w koszty? Jeżeli chodzi o tą umorzoną kwotę, to Państwo nie otrzymacie żadnej faktury z PFR-u. Sama ta informacja o umorzeniu, czy to, co Państwo będziecie w tej chwili podpisywać przez bankowość, tam będzie wskazana ta kwota umorzenia i będzie wskazana ta wartość do spłaty, więc jeżeli chodzi o umorzenie, to tutaj Państwo nie będziecie tego zaliczać do kosztów podatkowych w jakikolwiek sposób. Działa to w ten sposób, że faktycznie do kosztów zaliczają Państwo tylko i wyłącznie to, co jest zakupione z tej dotacji. Więc jeżeli otrzymaliście Państwo środki, tak, czyli otrzymaliście Państwo dotację, no to ta dotacja nie jest sama w sobie jeszcze żadnym przychodem, tak? Czyli nie wykazujecie Państwo tego jako ani przychód, ani jako koszt, wykazujecie to Państwo tak de facto jako te pożyczki, kredyty krótko bądź długoterminowe, w zależności od tego, w jakim okresie to jest spłaty. Natomiast tak, do kosztów zaliczają Państwo wszystkie te koszty, które są sfinansowane z tej dotacji, czyli jeżeli kupujecie Państwo na przykład jakiś materiały biurowe, no to one są kosztem w danym momencie, tak? Jeżeli kupujecie Państwo środek trwały, no to amortyzacja z tego środka trwałego będzie kosztem, natomiast jeżeli chodzi o sam przychód, no to przychodem będzie ta nieumorzona część subwencji w momencie, kiedy Państwo taką decyzję otrzymają, tak? Czyli jeżeli otrzymają Państwo ją w maju, to tym przychodem będzie ta nieumorzona część subwencji. Jeżeli Państwo otrzymają taką decyzję w maju, to faktycznie pamiętajcie Państwo, że podatek od tego, jeżeli Państwo płacicie miesięcznie podatki, to podatek zapłacimy do 20 czerwca, natomiast no tutaj sugerujemy jeszcze oczywiście poczekać na decyzję Ministerstwa Finansów, czy faktycznie będzie to podatkowe, czy nie. Natomiast tutaj wracając do tematu, nie otrzymają Państwo żadnej faktury, tutaj w kosztach zaliczycie Państwo to, co faktycznie sfinansowaliście Państwo z tej dotacji, czyli na przykład wynagrodzenia, jakieś koszty materiałów biurowych, koszty amortyzacji środków trwałych, które Państwo zakupicie, czy też wartości niematerialnych i prawnych odpisów. Natomiast sama umorzona kwota subwencji, ona nie jest kosztem podatkowym tutaj w żadnym stopniu.
to kiedy należy dokonać 25% zwrotu. Więc jeżeli chodzi o te 25% zwrotu, to musicie Państwo zwrócić tą nieumorzoną część subwencji, bo rozumiem, że o to Państwo pytacie. W 24 równych latach przez 24 równe miesiące. Natomiast możecie Państwo też wcześniej spłacić tą subwencję, dokonując oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem takiej informacji do banku. Możecie Państwo albo nadpłacić ją w jakiejś tam części, zmniejszając ilość rat do końca, albo możecie też Państwo spłacić całą tą subwencję w zasadzie jednorazowo. Widzę, że pojawił się Michał, więc pytania będą już kierowane do Michała. Ja się wyłączam, przekazuję głos Michałowi. Bardzo dziękuję za to moje pytania. Dobra, kolejne pytanie dotyczy tego, czy samo wygenerowanie oświadczenia o rozliczeniu świadczy o tym, że technicznie dokument jest poprawnie wygenerowany. Dokument o oświadczeniu tego rozliczenia generuje się w dwóch momentach. W pierwszy moment jest taki, w którym generujemy wzór tego oświadczenia z zawartymi informacjami naniesionymi de facto z wypełnionego przez Państwa wniosku. I w drugiej kolejności już po zaakceptowaniu tego wzoru, podpisaniu tego oświadczenia za pomocą kodu autoryzacyjnego, który do Państwa wysyłamy w SMS-ie, już ten właściwy dokument z oświadczeniem o rozliczeniu podpisany przez bank odkłada się w Państwa bankowości i tak, i to jest w tym momencie uznane jako poprawnie wygenerowany dokument. Te informacje, które ten dokument zawiera, czyli te informacje z wniosku, które Państwo wypełnili, zostaną docelowo wtedy przekazane do Polskiego Funduszu Rozwoju na podstawie informacji, które Państwo przekazali. PFR podejmie już ostateczną decyzję związaną z umorzeniem Państwa subwencji finansowych. Co zrobić, jeśli nie zgadzamy się z wyliczeniami Polskiego Funduszu Rozwoju, a mamy udokumentowane argumenty, na przykład jeżeli chodzi o stratę? Czy istnieje procedura odwoławcza, a jeżeli tak, to jak ją stosować? Tutaj odpowiedź na to pytanie miałaby de facto dwie części. Pierwsza część odnosi się do tego momentu, czy do tego etapu składania oświadczenia o rozliczeniu, w którym jeszcze mają Państwo w swojej bankowości udostępniony formularz, który jest oczywiście dostępny do edycji i mogą Państwo swobodnie nanosić informacje zgodne ze stanem faktycznym danej firmy, nawet jeżeli one się oczywiście nie zgadzają z tymi informacjami, czy są różne od tych informacji, które przesłał Państwu Polski Fundusz Rozwoju. I tu jak najbardziej mają Państwo pełne prawo do tego, żeby takie poprawki nanosić. I mają Państwo oczywiście też maksymalny ten termin 10 dni roboczych na to, żeby takie poprawki nanieść i docelowo wniosek wysłać. Równocześnie, jeżeli dostrzegają Państwo jakieś rozbieżności w tej propozycji umorzenia, którą przesłał Państwu Polski Fundusz Rozwoju, warto właśnie takie odpowiednie dokumenty pobrać z właściwych instytucji państwowych, czyli na przykład dokumenty dotyczące zatrudnienia należy pobrać poprzez kontakty z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, informacje dotyczące kwestii finansowych firmy można zawczasu pobrać czy wyjaśnić z Urzędem Skarbowym. No i na ich podstawie skorygować ten wniosek. No i teraz, jeżeli po wysłaniu tego wniosku, to jest jakby ten pierwszy moment, w którym Państwo mogą te dane korygować. PFR oczywiście te dane, które Państwo do niego prześlą, będzie rozpatrywał i na podstawie tych informacji będzie podejmował finalną decyzję. Natomiast to też jest taki moment, w którym te informacje, które Państwo do tego Polskiego Funduszu Rozwoju prześlą, PFR także będzie konfrontował z innymi instytucjami państwowymi i jeżeli w tym wypadku jakby nie potwierdzi się, czy nie potwierdzą się te informacje, które Państwo nanieśli na wniosek, wyda decyzję inną od tej, którą Państwo oczekiwali, będzie możliwość,
na indywidualnej ścieżce wyjaśniającej złożyć takie zgłoszenie kwalifikowane, to znaczy za pośrednictwem nas jako państwa banku będą mogli państwo przekazać te dokumenty, które państwo posiadają, które potwierdzają stratę finansową czy odpowiednie zatrudnienie. My te informacje przekażemy do Polskiego Funduszu Rozwoju i Polski Fundusz Rozwoju będzie już rozpatrywał to indywidualnie. Natomiast jest ważna rzecz, w momencie, w którym Polski Fundusz Rozwoju podejmie już decyzję w oparciu o tą standardową taką ścieżkę składania wyjaśnień, zostaje wraz z decyzją wygenerowany odpowiedni harmonogram spłat. I pomimo prowadzenia takiego toku wyjaśniającego gdzieś na indywidualnej ścieżce, będą musieli państwo spłacać subwencję finansową na podstawie już wyliczonego harmonogramu i wysokości raty takiej, jaka została wygenerowana wraz z pierwszą decyzją PFR-u. Natomiast jeżeli decyzja PFR-u ulegnie zmianie, to znaczy państwa zgłoszenie kwalifikowane zostanie rozprzestrzone na państwa korzyść, to dopiero wtedy zostanie wygenerowana nowa decyzja z nowym harmonogramem, przy czym harmonogram już będzie uwzględniał te wcześniejsze spłaty, które miały miejsce na podstawie tego pierwszego harmonogramu. Kolejne pytanie dotyczy kwestii też jeszcze samego wniosku, czyli gdzie na wniosku o umorzenie można umieścić informacje o przekształceniu spółki. Te informacje o przekształceniu spółki można umieścić na kroku czwartym oświadczenia, gdzie państwo jako beneficjenci mogą zaznaczyć twierdzące oświadczenie dotyczące tego, że państwa firma uległa przekształceniu. Po zaznaczeniu tego oświadczenia będą mogli państwo wskazać numery NIP podmiotów powiązanego z państwa firmą i te już skorygowane informacje przesłać w kolejnym etapie do Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry, czy muszę wpisywać kwotę spadku, jak nie jestem upoważniona do 100% zwrotu mikrofirma, jak to jest w ING, czy bank podstawia puste pola? W przypadku upoważnień, jeżeli nie kwalifikuje się pani do dodatkowego umorzenia, to znaczy nie ma pani PKD na liście tych 54, które uprawniają do tego, w takim wypadku ta kwota nie jest wymagana do wprowadzenia. To znaczy w przypadku naszego banku po prostu te pola nie wyświetlają się. Dopiero w sytuacji, w której zaznaczyłaby pani w trakcie wypełniania wniosku, że kwalifikuje się pani do dodatkowego umorzenia, to dopiero wtedy wysuną się, czy podstawią do uzupełnienia kolejne pytania, w tym kwotę spadku. Mamy chyba jakiś problem techniczny, wydaje mi się, że Michała rozłączyło, więc ja spróbuję odpowiedzieć na pytanie, co w przypadku, jeśli nie złożyło oświadczenia. Więc tak jak podczas swojej części prezentacji mówiłem, rekomendowane jest przez bank i PFR, aby ten formularz rozliczenia wypełniać uzupełnie ze względu na wszelkie oświadczenia, które na tym formularzu się znajdują, czyli formularze wypełniamy, uzupełniamy i wysyłamy do PFR-u w celu wydania decyzji. Natomiast jeśli ktoś z państwa tego formularza nie wypełni, nie wyśle, to wtedy PFR do umorzenia subwencji przyjmie te wartości, które przedstawił w propozycji umorzenia. Jednak tak jak mówimy, no rekomendowane jest zarówno przez nas jako banki, przez Polski Fundusz Rozwoju, żeby państwo ten formularz wypełniali, wysyłali i przekazywali go do Polskiego Funduszu Rozwoju. Dobrze, kolejne pytanie. Kto ten projekt oświadczenia stworzył i czy on jest obligatoryjny? Jak wprowadzać poprawki? Wzór oświadczenia jest przygotowany przez Polski Fundusz Rozwoju. On jest generowany w standardzie na podstawie danych, które zostały przez państwa wprowadzone w formularzu we wniosku.
i nie ma możliwości wprowadzenia poprawek do tego oświadczenia. Oświadczenie jest wystandaryzowane, jest to dokument Polskiego Funduszu Rozwoju i tak jak podczas swojej części Państwu prezentowałem, mówiłem, te wartości w treści oświadczenia są uzupełniane informacjami przekazanymi na wniosku, a jeżeli jakiejś wartości Państwo na wniosku nie podawali, bo to nie było wymagane, to w tym momencie na oświadczeniu w tej sekcji będzie przypisek nie dotyczy i ten zapis konkretny z tego oświadczenia nie dotyczy Państwa jako beneficjenta w zakresie umarzenia subwencji finansowej. Kolejne pytanie. W propozycji otrzymanej od PFR jest informacja o zerowej stracie gotówkowej. Według moich obliczeń w opcji od maja 2020 do kwietnia 2021 mamy stratę. Czy to oznacza, że PFR wziął pod uwagę inny okres przy wyliczeniu? Czy możemy go tak po prostu zmienić w formularzu? Jeśli chodzi o propozycje, które PFR przekazuje dla małych i średnich przedsiębiorstw, to PFR nigdy nie przekazuje informacji o stracie gotówkowej, bo oni tej informacji nie posiadają, nie mają skąd jej pobrać i nie mają jak jej umieścić na propozycji umorzenia subwencji. Tak więc tak, za każdym razem w przypadku, jak są Państwo MŚP, konieczne jest, żeby tą stratę gotówkową na formularzu uzupełnić i wysłać to wtedy do Polskiego Funduszu Rozwoju, gdzie Polski Fundusz Rozwoju na tej podstawie podejmie decyzję o umorzeniu subwencji finansowej. Po wypełnieniu wniosku nie mogę go wysłać, co mam zrobić. Ciężko jest mi tutaj odpowiedzieć, Panie Andrzeju, na to pytanie. Może to być związane po pierwsze z tym, tak jak wspominałem w części prezentacji dotyczącej wniosku, że podpisać i wysłać wniosek może tylko i wyłącznie ta osoba, która na kroku trzecim formularza jest wpisana jako osoba umocowana do zrobienia tego. Więc jeżeli są to różne osoby, czyli na kroku trzecim wpisaliśmy kogoś innego, a wniosek próbuje podpisać i wysłać zupełnie inna osoba, to w tym momencie faktycznie system wyświetli komunikat błędu i nie pozwoli na wysłanie takiego formularza. Jeżeli będzie to ta sama osoba, to taki formularz powinniśmy móc zrobić. Co jest istotne, to też wspominałem, że jeżeli Państwo poszukują dokumentów w sekcjach moich dokumentów, to tam umieszczamy tylko i wyłącznie dokumenty w formacie PDF, czyli jakby to jest zrzut tej propozycji zapisany w formacie elektronicznym, który mogą sobie Państwo pobrać. Aby wypełnić wniosek, trzeba przejść bezpośrednio do wniosku z propozycji PFR-u, która jest pierwszym krokiem wniosku, na samym dole wybrać opcję wypełniam wniosek i wtedy przechodzimy do części edycyjnej formularza, możemy uzupełnić wszystkie wartości i przekazać to do Polskiego Funduszu Rozwoju. Jeżeli te opcje dalej nie działają i nie jest Pan w stanie tego zrobić, to prosimy o kontakt z naszą infolinią, która spróbuje Panu pomóc, bądź będziemy to w innym toku wyjaśniali. Spółka z o.o. reprezentacja jednoosobowa, wniosek o subwencję złożony przez pełnomocnika. Czy wniosek o umorzenie może być złożony przez jednego reprezentanta? Teraz tak, jeżeli chodzi o wniosek o subwencję, o umorzenie subwencji finansowej, on może być oczywiście złożony przez osobę, która posiada odpowiednie pełnomocnictwo wewnątrz firmy, które jest udzielone przez osoby umocowane do tego i taka osoba taki wniosek o rozliczenie subwencji finansowej i podpisanie oświadczenia może jak najbardziej zrobić. Może też to zrobić osoba, która zgodnie z KRS-em bądź CIDG jest uprawniona do jednoosobowej reprezentacji firmy. Tak więc tu zależy od Państwa formy reprezentacji. Jeżeli jest reprezentacja wieloosobowa, to konieczne jest, aby reprezentant, który będzie podpisywał i wysyłał wniosek, miał udzielone pełnomocnictwo przez pozostałe osoby ze spółki do tego, żeby taki dokument złożyć. My jako bank nie wymagamy dostarczenia razem z wnioskiem czy do wniosku tego pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi być po Państwa stronie, po stronie firmy, na wypadek, gdyby Polski Fundusz Rozwoju przeprowadzał jakąś kontrolę i chciał potwierdzić, że faktycznie dana osoba była do tego umocowana przez wszystkich reprezentantów. Niestety jeszcze zostało chyba ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź i czas nam się kończy. Daniel? Dobra, to ostatnie pytanie. Jak zgadzam się z rozliczeniem PFR, to czy muszę wysłać wniosek, czy PFR przyjmie wysłaną propozycję?
To po raz kolejny odpowiadamy na to samo pytanie. Rekomendowane i zalecane jest wypełnianie wniosku i przesyłanie go do PFR ze względu na oświadczenia, które się znajdują na wniosku, na dane, które należy zweryfikować, często może skorygować, więc rekomendujemy, gorąco zachęcamy, żeby ten formularz wypełniać, podpisywać i wysyłać. Jeżeli z jakiegoś powodu tego nie zrobimy, to oczywiście PFR przyjmie wysłaną propozycję. Ale tak jak mówię, jeszcze raz zachęcam gorąco do składania i wysyłania tych wniosków. I to niestety było ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź na naszym dzisiejszym spotkaniu. Bardzo żałujemy, że nie udało się odpowiedzieć na wszystkie. Bardzo dziękujemy za aktywność i za wszystkie zadawane pytania. Zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią w temacie technicznym, tak jak na prezentacji Daniel o tym mówił. Również o kontakt z infolinią PFR-u w tematach dotyczących rozliczeń finansowych czy podatkowych, czy wszelkiego doradztwa. Dziękujemy za aktywność. Tak jak powiedziałem na początku, materiał otrzymają Państwo po wylogowaniu się z dzisiejszego webinaru, a w ciągu kilku dni będzie też dostępne nagranie całego naszego spotkania na naszym kanale YouTube ING. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję Mateuszowi, Danielowi, Michałowi, wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego webinaru. Mam nadzieję, że Państwo otrzymali informacje, które będą przydatne na tym etapie współpracy z tarczą finansową PFR 1.0. Dziękuję, do zobaczenia.